is life. Jeszcze poczekajmy sekundę. Jest. Dobry wieczór Państwu. Mikołaj Doroszewicz, firma Syngenta z tej strony. Przepraszamy za chwilowe opóźnienie. Mieliśmy tutaj usterkę techniczną na samym początku. Na szczęście udało nam się już ją rozwikłać i mamy nadzieję, że już teraz będziecie Państwo razem z nami mogli uczestniczyć w naszym dzisiejszym webinarze. A razem ze mną jest Zenon Małek, Zygmunt Siekacz oraz Krzysztof Krupa, również z firmy Syngenta. Mam również przyjemność gościć naszego gościa Piotra Borczyńskiego i będziemy dzisiaj Państwu mieli okazję, przyjemność przedstawić problem kiły, wciornastka oraz ksantomonas w uprawie kapusty i opowiemy, w jaki sposób dobór odmian może być kluczem do sukcesu. W trakcie naszego dzisiejszego webinaru mamy dla Państwa quizy. Pojawią się cztery pytania i będziemy prosić, abyście Państwo odpowiadali na nie w formie komentarzy na Facebooku pod tym streamem. I ta osoba, która jako pierwsza odpowie poprawnie, wygra nasiona kapusty na 1 hektar. Będziemy informować w trakcie, kiedy te quizy będą się odbywały. Poczekajmy jeszcze chwilkę, bo widzę, że pojawiają się tutaj Państwo na Facebooku naszym, na naszym YouTubie, a tymczasem przekazuję głos Zenkowi, który opowie nam o sytuacji na rynku kapust. Dobry wieczór Państwu, Zenon Małek, firma Syngenta. W firmie Syngenta odpowiadam za dobrodziejstwo, mówiąc jako całokształt, czy też zarządzam portfolio tak naprawdę między innymi warzyw kapustnych w większej części Europy. Na początku tego spotkania chciałbym Państwu zaprezentować, jak minął sezon, jak się zapowiada ten sezon w niektórych krajach europejskich, nie tylko, i pokrótce przedstawić za pomocą slajdów i przekazu internetowego, jak sytuacja się miała. Proszę kolejny slajd. Szanowni Państwo, zaczniemy od pierwszego rejonu, jakim jest Skandynawia, który jest relatywnie nieistotnym tak naprawdę, jednak z tytułu tego, że bardzo dużo kapusty importują, to warto może o tym porozmawiać. Niemniej jednak na samym początku chciałem powiedzieć, że myślę, że zdjęcie, które jest zamieszczone na tym slajdzie, obrazuje wiele tego, co się podziało w minionym sezonie i jak cała ta sytuacja, którą dzisiaj wszyscy doświadczamy, ma wpływ na, mówiąc całokształt biznesu, nie tylko kapusty, ale również innych warzyw. Niemniej jednak chciałbym wrócić do sprawy przedmiotowej, a odnosząc się do Skandynawii, powiedzieć Państwu, że powierzchnia w tym kraju jest stabilna na przestrzeni ostatnich lat, najprawdopodobniej stabilna pozostanie. Jeśli chodzi o ceny, jakie były w minionym sezonie, były to ceny przyzwoite. Kształtowały się one mniej więcej od 0,30 do 0,50 eurocentów za kilogram. Widzimy na tym rynku powolny wzrost powierzchni oraz zainteresowanie konsumentów kapustą stożkową. Odczuwalny jest powrót do kapusty pekińskiej. Był lekki spadek w tym segmencie, ale powoli wraca on do powierzchni, jaka miała miejsce jeszcze niedawno. Niemniej jednak, to co powiedziałem wcześniej, ta produkcja nie jest tam największa. Zwiększone zainteresowanie odmianami odpornych na kiłę, no mimo wszystko niestabilne warunki uprawy, jakie mają miejsce, czy też nawałnice i inne aspekty powodują, że kiła po prostu zasiedla coraz więcej pól uprawnych. Wzrasta zainteresowanie kapustą stożkową i białą o masie 1,5 kg. To nie jest tylko trend wynikający z faktu, że większość obecnie handlu odbywa się przez supermarkety, jak w innych częściach Europy, po prostu jest taki trend konsumencki. Finlandia to przede wszystkim gołąbki, popularne również u nas, ale przede wszystkim gołąbki to Finlandia. Szwecja to z kolei ogólnie rzecz biorąc przetwórstwo, kiszenie, kwaszenie kapusty, również świeży rynek. Norwegia to z kolei głównie świeży rynek, troszeczkę przetwórstwa. Dania to z kolei główny, jeśli chodzi o głównie to świeży rynek.
Poproszę kolejny slajd. Kolejnym krajem czy rejonem są Niemcy, szeroko pojęte, ponieważ tutaj wliczamy również Austrię. Powierzchnia uprawy dla potrzeb przemysłu na stabilnym poziomie opiewała w ubiegłym roku. Jeśli chodzi o kapustę przechowalniczą, odnotowany został spadek rzędu 5%. Jest to głównie rejon Dithmarschen, północy Niemiec, ponieważ część południowa i centralna zachowały ten sam udział, jeśli chodzi o powierzchnię uprawy. Wzrasta powierzchnia uprawy kapusty stożkowej, wzrasta też jej konsumpcja, nie tylko w czasie sezonu letniego czy uprawowego, ale również zimą, kiedy importuje się ten produkt, czy to z Hiszpanii, czy to z Portugalii głównie. Siew bezpośredni, jeśli chodzi o ten typ uprawy w tamtym rejonie, w części południowej Niemiec, zmniejsza się z tytułu bardzo dużego nasilenia mszycy, która atakując młode rośliny po prostu je niszczy. Dlatego też przechodzą producenci na siewu bezpośredniego, na rozsady. Firmy, które przetwarzają kapustę kiszoną, kwaszoną, poszukują nowych ścieżek zainteresowania młodszej generacji odbiorców, młodszych tak naprawdę Niemców, do tego, aby spożywać większej ilości produktów. Z tego tytułu też powstały projekty, które mają na celu wygenerowanie nowych opakowań, nowych możliwości i zainteresowania tego młodszego społeczeństwa, ponieważ tradycją było opakowanie w puszki. Dzisiaj są to produkty już troszeczkę inaczej zapakowane. Wiadomo, kupują oczy, z tego też taka strategia tych firm. Nowe produkty typu fresh, powstające na bazie kapusty płaskiej i stożkowej. Generalnie ceny, jeśli chodzi o ceny, poniżej oczekiwań producentów, jednak ceny, które się obecnie kształtują, czy kształtowały od początku sezonu, przynosiły mimo wszystko zysk produkcyjny. Coraz więcej pól, coraz więcej zapytań, jeśli chodzi o odmiany kiboodporne. Jakość kapusty była generalnie słabsza, jednak plon dla przetwórstwa był wyższy z tytułu opadów deszczu, jakie miały miejsce na końcówce okresu wegetacji. Kapusta pekińska na stabilnym poziomie, jeśli chodzi o poziom uprawy, niemniej jednak dobra sprzedaż produktu została odnotowana i dobre ceny na ten produkt. Kolejny slajd. Francja, no w tym aspekcie jest to najmniejszy kraj, który zajmuje się, jeśli chodzi o kapustę, uprawę kapusty białej czy czerwonej. Powierzchnia niemniej jednak wzrosła o 15%, ale jeśli byśmy odnieśli to do innych krajów, to i tak jest to bardzo mało. Ceny poniżej oczekiwań, bardzo niskie, również słabe zejście produktu z tytułu koronawirusa. Bardzo duża presja wciornawska, która wystąpiła latem oraz wczesną jesienią, jak nigdy wcześniej praktycznie. Istotne odnotowania jest brak problemów z siłą roboczą, gdzie wcześniej się z tym borykali, a pomimo wszystko teraz, w dobie czy czasach, w których nam przypadło się poruszać i żyć, nie ma tego problemu. Zainteresowanie kapustą pekińską jest to nowy, mały projekt producentów czy dużych podmiotów, które zajmują się produkcją sałat i poszukują po prostu substytutu do tego, aby być może w jakiejś dalekiej przyszłości podmienić sałaty na kapustę pekińską. Kolejny slajd poproszę. Jeśli chodzi o kraje Beneluxu, odnotowano spadek powierzchni około 5%, głównie w segmencie kapusty przechowalniczej. Ceny produktu niższe niż w latach poprzednich i oscylowały od 0,12 do 0,14 euro centów za kilogram. Słabsza presja wciornastka niż w poprzednich sezonach, zarówno latem, jak i jesienią. Plony odnotowane na podobnym bardzo poziomie, a być może nawet troszeczkę wyższe niż w wcześniejszych latach. Jakość produktu, który został dostarczony do przechowalni, jest bardzo dobra. Jest naprawdę czym się pochwalić, jeśli chodzi o produkt kapusty przechowalniczej. Wysoka dostępność ponownie siły roboczej na tymże rynku. Jednak jest trend, który jest wyznaczony już jakiś czas temu, że trwają nieustanne poszukiwania rozwiązań zbioru mechanicznego, ale nie tylko, żeby kapustę zebrać, tak jak ma to miejsce w Niemczech i ją dostarczyć do przetwórstwa, ale również kapustę, którą można zebrać i przechować. Na dzień dzisiejszy wiemy, że jest firma, która dostarcza kombajny do zbioru. Są producenci zarówno w Holandii, jak i w Niemczech, którzy przechowują odmiany do mniej więcej końca marca ze zbioru mechanicznego, bez większych strat, jeśli chodzi o przechowalnictwo.
Z tego co wiem, to na pewno przechowywany w ten sposób jest odmiana Staridor. Stały wzrost zainteresowania kapustą stożkową białą, a kapusta stożkowa czerwona, no jest to produkt bardzo niszowy. Pomimo tego, że supermarkety próbowały w jakiś sposób wymusić zainteresowanie, no nie udało się, nie chwyciło, mówiąc kolokwialnie. W Belgii plony poniżej średniej wieloletniej, jakość na początku była dobra, no ale im dalej, mówiąc kolokwialnie, w las, tym tendencja była notowana spadkowa, jeśli chodzi o jakość. Coraz więcej pól zainfekowanych również kiłą, także w Belgii. Jeśli chodzi o kapustę pekińską, wystąpiły w czasie sezonu ogromne problemy w tymże gatunku, spowodowane najprawdopodobniej przez wirusy. Wewnętrznie wyglądało to strasznie. Poproszę o kolejny slajd. Najbliższy nam, naszemu sercu, Polska. Jak doskonale Państwo wiecie, Polska w tej części Europy jest największym producentem kapusty białej. Uprawiamy różnego typu kapusty, począwszy od bardzo wczesnych, od 55-60 dni, aż po te, które służą do bardzo długiego przechowywania, 140-150 dni okres wegetacji. Patrząc na powierzchnię, jaka miała miejsce w minionym sezonie, odnotowaliśmy spadek w segmencie tak zwanego Gregoriana o około 10%, natomiast powierzchnia kapust do przetwórstwa został odnotowany wzrost o około 5-7%, jako wynik zwiększenia tak naprawdę produkcji przez już istniejących producentów. Nie mieliśmy, mam wrażenie, takiej sytuacji, gdzie powstawały nowe podmioty, nowi producenci, którzy mówiąc żartobliwie czy kolokwialnie, produkowali kapustę z doskoku. Takich jednak nie odnotowaliśmy sytuacji, lub też były one zminimalizowane. Z kolei segment kapust przechowalniczych wzrósł o około 5%. Kapusta stożkowa w naszym kraju, w naszym rejonie bardzo powoli się rozwija. Jest jednak to, myślę, nowy produkt, nowy segment, który ma rację bytu w jakiejś tam niedalekiej przyszłości. W chwili obecnej widać dosyć mocne zainteresowanie w segmencie jesiennym. Zbiory kapust wczesnych rozpoczęły się bardzo wcześnie. Takie odmiany jak Rosberg czy Mirror pod Krakowem zbierano już pod koniec kwietnia. Nieszczęśliwie dla producentów w tym samym okresie większa optycznie kapusta była dostępna z rejonów Europy Południowej, głównie tak naprawdę z Macedonii. W wyniku kiepskiego zejścia towaru w tymże okresie, no niestety część plantacji została zniszczona i mówiąc wprost zaorana. Bardzo dobra jakość towaru na początku sezonu, jednak z upływem czasu no nie stosowano, mam wrażenie, prawidłowej ochrony i jakość surowca, jaki był na polach, no niestety się obniżał. Duże nasilenie kiły kapustnych i bardzo dużo zapytań tak naprawdę odmiany z odpornością na kiłę, na tego pasożyta w kontekście nowego sezonu. Odnotowany został również spadek powierzchni kapusty pekińskiej, znaczący tak naprawdę. I mam też wrażenie, że ta produkcja troszeczkę się przesuwa z Polski południowej bardziej do Polski centralnej. Poproszę kolejny slajd. Wielka Brytania. Powierzchnia oprawy wzrosła około 7%. Jeśli chodzi o rokowania, są one no nie najciekawsze, nie najlepsze, ponieważ zejście towaru jest słabe, towaru jest dużo. One były niższe wprawdzie o 12% szacunkowo, jednak jakość towaru jest bardzo dobra i wiemy, że ten procent odrzutu po przechowywaniu będzie bardzo niski w tym roku. Zdecydowanie mniej wciornastka. Być może jest to efekt czy wynik tego, że produkt Inecto One, który otrzymał rejestrację, mówiąc wprost, działa na tego wciornastka. Bardzo suchy kwiecień i maj oraz wieczna pogoda spowodowały zniszczenia młodych roślin, a czasami nawet duże połacie pól plantacji ucierpiały i w to miejsce została posadzona odmiana o krótszym okresie wegetacji, która również dostarczyła dobry plon, tak naprawdę dobrej jakości kapustę. Kiła kapustnych akurat w Anglii nie jest dużym problemem z tytułu rotacji, ale również są producenci, którzy dla bezpieczeństwa tak naprawdę zakupują nasiona odmian kił odpornych, ponieważ chcą mieć ten komfort, chcą mieć pewność, jeśli pola nie do końca znają, to postanawiają po prostu sadzić tam odmiany kił odporne. Jeśli chodzi o kapustę stożkową, jest to największy rynek w naszej części Europy o produkcję kapusty stożkowej. Są stabilne, ale jednocześnie jest to bardzo ważny rynek dla kapust przeznaczonych do bezpośredniej konsumpcji.
zainteresowanie podobni jak Francji kapustą pekińską jako substytutu dla sałat w mieszankach warzywnych. Jest to coś, co jedna z firm pragnie przetestować tak naprawdę, nie chcę powiedzieć, że rozwijać, ale przetestować. Brak problemów z siłą roboczą, jeśli chodzi o zbiór kapusty i taka jest technika też zbioru, o czym Państwo będą mogli się przekonać na niedługo wyświetlonym filmie. Poproszę kolejny slajd. Zapraszam do obejrzenia. See, this is a big field. Rick here, he's cut all these by himself almost. Now, got about 70 people out here. Jest to pole należące do największego producenta kapusty. Myślę, że jeśli chodzi o indywidualnego producenta, być może nawet największy producent na świecie, uprawia kapusty, w minionym sezonie uprawia 800 hektarów kapusty. Jest to pole prezentujące odmianę Xenon. Jak powiedział Nigel, osoba, która kręciła film, 70 osób zbierało tę odmianę. Zbiór odbywał się w styczniu, co generalnie nie ma miejsca, ponieważ przechowalnie były zapełnione z tego tytułu, że wzrost produkcji był ogromny. Ale chciałbym zwrócić Państwa uwagę na to, jak tak naprawdę pięknie wygląda, jak bardzo jest wyrównana odmiana. Super. Szanowni Państwo, tyle w tytule, jeśli chodzi o rok 2020. Przejdźmy do roku 2021 i rzeczach, o których już dzisiaj możemy powiedzieć, niekoniecznie prorokować, tylko tak naprawdę opierać się o fakty. Jeśli chodzi o południe Europy, Macedonia, 90% całej produkcji to eksport. W 2020 roku sprzedaż była słaba, sporo kapust zostało zniszczonych, zgniło, zostało zlikwidowanych. Skandynawia, ponieważ Skandynawia ograniczyła import kapust, w dużym stopniu miało to wpływ właśnie na zaistniałą sytuację, ale to nie tylko Skandynawia, ponieważ Węgry z racji wysokiej ceny wewnętrznej nie prowadziły importu kapust z Macedonii. W jakiś sposób rząd zablokował granicę i ten import po prostu nie miał miejsca. Produkcja, jeśli chodzi o produkcję na rok 2021, jest ona na takim samym poziomie, jaka miała miejsce w roku 2020, jest to około 1100 hektarów. Mówi się o nowym kanale sprzedaży do Rosji lub Skandynawii przez tak naprawdę Turcję. A Turcja jest jeszcze też o tyle interesująca, że jeden z producentów postanowił w tym roku wykonać doświadczenie i produkuje, właściwie zaczął zbierać tak naprawdę już teraz kapustę wczesną, którą ma zamiar sprzedawać do Rosji. Cel jego jest taki, że sprzedaje kapustę tak naprawdę 3 tygodnie wcześniej niż tak naprawdę Macedonia, a później sadzi pomidora w tych obiektach w zblokowanych tunelach. Jeśli chodzi o Serbię, odnotowano spadek produkcji kapusty wczesnej w tym roku około 30%. Patrząc na Węgry, stały spadek widoczny, ta tendencja jest widoczna od kilku lat, pomimo dobrych cen na produkt tak naprawdę. Moi koledzy też nie potrafią tego trendu zrozumieć. Najprawdopodobniej wynika to z tego, że uprawia się po prostu więcej pomidora kosztem kapusty. Także kolejny rok jest odnotowany spadek rzędu 10%. Jeśli chodzi o Chorwację, jest to relatywnie mała produkcja, ale cała produkcja jest przeznaczona do konsumpcji wewnętrznej. Nie ma eksportu, jeśli chodzi o ten kraj. Bułgaria, co jest istotne do odnotowania, spadek powierzchni kapust rzędu 50%. Jest to odnotowane głównie na rzecz arbuza. Przetwórstwo kapust, głównie kiszenie, pozostaje tak naprawdę bez zmian w tym sezonie. Proszę kolejny slajd. Jeśli chodzi o rynek rumuński, duży eksport z Macedonii w każdym praktycznie roku, znaczący spadek produkcji wewnętrznej kapust z około 1500 do około 1050 hektarów z tytułu dofinansowania produkcji pomidora od państwa. Nie wiemy na dzień dzisiejszy, jak długo takie dofinansowanie będzie funkcjonowało, ale zostało to odnotowane i spadek jest również też znaczący, jeśli chodzi o produkcję całkowitą kapust wczesnych. Natomiast całkowita produkcja kapust wynosi rzędu 10 tysięcy hektarów z segmentem głównym w postaci kiszenia główek całych, tak naprawdę o masie 3-3,5 kg, więc troszeczkę inny sposób, zupełnie inny właściwie sposób kiszenia, przetwarzania kapusty niż ma to miejsce w Polsce czy w Niemczech. Praktycznie całość produkcji to lokalna tradycja konsumpcji tego warzywa. Spożywamy praktycznie każdego dnia, można powiedzieć. Jeśli chodzi o Niemcy i ten rok, sprzedaż kapust do przetwórstwa w tym okresie czasu praktycznie już nie istnieje. Było tak zawsze.
Największe firmy kupują kapustę do Świąt Bożego Narodzenia, później ją przetwarzają i sprzedają. Odbywa to się w ten sposób, że trzy główne firmy tak naprawdę wyprzedają towar do Azji, do Chin, do Ameryki. Natomiast jest jeden dostawca główny wewnętrzny, który zaopatruje rynek niemiecki. Największe firmy przetwórcze utrzymują kontrakty z producentami na ten sezon na takim samym poziomie. Jedna firma zdecydowała się zmniejszyć te kontrakty ilościowe. Cena kapusty z przechowalni 0,10-0,15 euro za kilogram w chwili obecnej. Dobra jakość surowca w przechowalniach. Kapusta w chwili obecnej biała konkuruje na półkach sklepowych z kapustą brukselską. Odnotowano znaczne zwiększenie sprzedaży przez supermarkety, ale oczywiście nie jest ona w stanie zrekompensować generalnie tego, co funkcjonowało wcześniej, we wcześniejszych latach, czyli sprzedaż taką głównymi kanałami. Powierzchnia pozostanie najprawdopodobniej bez znaczących zmian. Być może zostanie odnotowany spadek kapust przechowalniczych, tak jak powiedziałem wcześniej, w roku 2020. Dithmarschen mówi się o tym, ale nie jest to jeszcze potwierdzone. Świadomość producentów, to jest uważam też istotny podpunkt, ponieważ jest wysoka świadomość producentów, iż obecna sytuacja wynika z przyczyn tak naprawdę, nazwijmy to umownie niezależnych, jest to wynik sytuacji z pandemią i z tego tytułu nie mają do nikogo, ani do siebie, ani do nikogo innego pretensji. Więc no, po prostu muszą przejść przez to i są tego świadomi. Dobre ceny kapusty pekińskiej, też o czym mówiłem wcześniej. Poproszę kolejny slajd. Wielka Brytania. Bardzo duży zapas kapust w przechowalniach. Brak planowania produkcji kapust wczesnych. Kiedy mówię wczesnych, mam na myśli odmiany rzędu 90-110 dni tak naprawdę. Troszeczkę nawet wcześniejsze, ponieważ no, wczesna produkcja używana jest też między innymi używana na Kila case, która tworzy główki bardzo zbite, bardzo fajne i one mogą być przeznaczone również do tych surówek tak zwanych coleslaw. Słaba sprzedaż towaru właśnie na surówki przetwórstwa jest też tego częścią składową. Znacznie większa sprzedaż kapusty przez supermarkety. Jednak ponownie w przypadku Niemiec nie jest to w stanie zrekompensować spadku całkowitego sprzedaży. Bardzo późny termin zbioru kapust przechowalniczych, o czym prezentowaliśmy, co prezentowaliśmy na takim filmiku. Dobra jakość w przechowalniach. Planują utrzymanie towaru do sierpnia, co jest też powiązane z tym faktem, że ta produkcja wczesna no, nie będzie miała miejsca, ponieważ nie będzie ona potrzebna. Wszyscy oczekują mimo wszystko na otwarcie hoteli i gastronomii, ponieważ to jest główny kanał, gdzie te produkty zostały upłynione zazwyczaj. Największy producent przewiduje spadek o 30% powierzchni uprawy. Dodatkowo nie będzie wykonywał też uprawy w Hiszpanii, która zawsze miała miejsce praktycznie co roku, aby móc sprostać jego potrzebom. Będzie kontynuował jedynie w Hiszpanii, jeśli chodzi o uprawę kapusty różowej. Całkowity spadek uprawy jest prognozowany na 15%, ponieważ jest zwiększone zainteresowanie tak zwanym pre-packiem, czyli kapusty o masie rzędu 1,5-2 kg przez właśnie supermarkety. Holandia, nastrój wśród producentów nie jest najlepszy, chociaż podobnie jak w Niemczech są świadomi, że problem sprzedaży może być przejściowy i wynika ogólnie rzecz biorąc z sytuacji związanej z wirusem. 80% całkowitej produkcji kapust przechowalniczych zostało umieszczonych w przechowalniach. Z kolei 20% z tej całkowitej masy zostało natychmiast sprzedanych, ponieważ było zainteresowanie tego typu surowcem. Jakość kapust lepsza o tej porze roku w przechowalniach niż w latach poprzednich. Prognozowany spadek jest powierzchni o około 5%, zarówno białej, jak i czerwony. Jeśli chodzi o problemy z kiłą, jest ich coraz więcej, jest tych pól coraz więcej, uprawa w monokulturze i tak dalej, i tak dalej. Są zapytania coraz szersze o kapusty kiłoodporne. Kapusta stożkowa, tak jak w wielu innych rejonach tej części Europy, tendencja wzrostowa zarówno konsumpcji, jak i produkcji. Poproszę o kolejny slajd, który będzie już nie należał do mnie. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. W chwili obecnej, jak obiecaliśmy, chcielibyśmy z Państwem przeprowadzić quiz. Oczywiście nagrodą to są nasiona, tak jak obiecaliśmy, na powierzchni 1 hektara. Mikołaju, poproszę o pytanie.
Drodzy Państwo, tylko proszę się przygotować. Mamy tutaj podgląd na komentarze zarówno na Facebooku, jak i na YouTubie. I to ten komentarz, który w naszym panelu pojawi się jako pierwszy, ja go natychmiast udostępnię i pokażę jako ta osoba, która jako pierwsza odpowiedziała poprawnie na pytanie. I oto pytanie. Jaką masę osiągnęła zwycięska główka kapusty odmiany Adelko w konkursie w Harsznicy w 2020 roku? Oczekujemy na prawidłową odpowiedź. Dla przypomnienia, nagrodą są nasiona na 1 hektar. Super, pojawiają się odpowiedzi. To zwycięzca konkursu. Jeszcze powiem szczerze, tutaj nie widziałem. Znaczy zwycięzca konkursu z Harsznicy, to miałem na myśli. O, już proszę Państwa, momencik, proszę. Widziałem pierwsza odpowiedź. Tak, to będzie, jeszcze przepraszam, sprawdzę, żeby nie było tutaj wątpliwości. Poprawna odpowiedź została udzielona przez pana Palma, to jest 16,3 kg. Mam prośbę, aby pan odezwał się do nas za pośrednictwem Facebooka, naszego fanpage'a Syngenta Polska, tudzież przez kontakty, które podamy na końcu tej prezentacji. Bardzo dziękujemy i gratulujemy bardzo precyzyjnej odpowiedzi na to pytanie. Gratuluję. Jeszcze ja Państwu serdecznie dziękuję za uwagę. Jeśli będą jakiekolwiek pytania, na końcu postaram się na nie odpowiedzieć. Dziękuję bardzo. Tak jest. Dziękuję bardzo. Zenku, teraz przejdźmy do jednego z głównych tematów naszego dzisiejszego spotkania. Kiła. I przed Państwem pan Piotr Borczyński. Dobry wieczór Państwu. Tak, zostałem przedstawiony, Piotr Borczyński, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Mnikowie, oddział w Zarzeczewie. Proszę Państwa, od 20 prawie 5 lat jestem doradcą warzywniczym, więc jakieś tam doświadczenie mam. Jeżeli chodzi o kiłę kapusty, proszę Państwa, choroba rozwija się przede wszystkim na glebach zbyt kwaśnych, na glebach, których pH jest poniżej 6, a także na takich glebach, gdzie zawartość węglanów jest zbyt niska. Zbyt niska, mam na myśli poniżej 2-3 tysięcy mg na litr gleby. Kiedy rozwija się kiła kapusty? Oczywiście najbardziej optymalne temperatury to jest 22-25 stopni, czyli tak naprawdę w ciągu naszego w miarę optymalnego lata. W temperaturze poniżej 15 stopni praktycznie się nie rozwija lub nie infekuje, więc dlatego też w przypadku kapust wczesnych nie mamy tego problemu. W Polsce choroba ta występuje praktycznie na wszystkich glebach, ale przede wszystkim na glebach lżejszych, tam gdzie dosyć szybko i dosyć dobrze może przemieszczać się woda. Może występować również bardzo dobrze na glebach torfowych, zwłaszcza że na tych glebach często rozwijają się też chwasty warzyw, chwasty kapustne, które też przenoszą zarodniki. Tam się one mogą rozwijać i mogą, że tak powiem, namnażać się w takich glebach. Trzeba zwrócić uwagę bardzo mocno, jeżeli Państwo robicie sobie samą rozsadę, skąd kupujecie Państwo substraty torfowe, bo niektóre torfowiska umieszczone są w rejonach, gdzie produkuje się duże ilości rzepaku, zwłaszcza w Polsce, i tam są problemy z kiłą. Proszę następny slajd. Proszę Państwa, ponieważ problemy z kiłą to nie są problemy ostatnich lat, w Polsce to tak naprawdę, jak ja zacząłem pracować, czyli te 25 lat temu, te problemy z kiłą były. I tutaj Państwo widzicie takie parę zasad, które opracował profesor Robak z Instytutu Warzywnictwa w Skierniewicach. I pierwsza taka zasada, tak, metodyka tak zwanej integrowanej ochrony przed kiłą. Pierwsza taka zasada, podozmian 4-5-letni.
Myślę, że przy tak dużej intensyfikacji produkcji w ogóle warzyw kapustych, nie tylko kapusty głowiastej, ale również warzyw typu kalafior, brokuł, bo tego jest naprawdę dużo, no niestety ten 4-5-letni płodozmian absolutnie nie wchodzi w grę, tak? Ludzie uprawiają, producenci uprawiają częściej te warzywa po sobie, być może to się troszeczkę teraz zmieni. Proszę Państwa, należałoby takie gleby, na których uprawia się dużo warzyw kapustnych, wapnować, żeby to pH było zdecydowanie powyżej 6, żeby było dużo węglanów, dużo wapnia, właśnie powyżej 3000 mg, wtedy nie ma większego problemu. Są takie miejsca w Polsce, w Kujawsko-Pomorskim, to są bruki unisławskie, gdzie jest starorzeczy Wisły, gleby lekkie, o pH w granicach 7,5, nawet do 8, ale zawartość wapnia tam jest powyżej 4-4,5 tysiąca. I tam jak na razie nie ma problemów z kiłą, są inne problemy, ale z kiłą nie ma. Jeżeli już mamy na polu kiłę, proszę Państwa, to należałoby, jak zauważymy, że występują jakieś tam pierwsze objawy, te rośliny po prostu z pola usunąć, nie zostawiać na polu, żeby te zarodniki z tych galas się rozkładały. Uprawa roślin przedplonowych, które naturalnie mogą spowodować, że kiła nie będzie miała swoich żywicieli i po prostu będzie jej coraz mniej na polu. Mówimy o porze, mówimy o pomidorze, mówimy o fasoli, mówimy o ogórku, mówimy o owsie, gryce, roślinach aromatycznych, takich jak mięta. Proszę Państwa, roczne utrzymywanie gleby w czarnym ugorze, żeby nie było też chwastów właśnie z grupy kapustnych. Zabiegi profilaktyczne chemiczne, odkażanie gleby w tunelach foliowych, zwłaszcza czy na rozsadnikach. Co prawda coraz większe areały produkcji warzyw kapustnych powodują, że coraz mniej producentów produkuje sobie tą rozsadę samemu. Ona jest produkowana w gospodarstwach dużych, rozsadowych, specjalistycznych, gdzie mamy miejsce właśnie z odkażaniem, gdzie mamy dobre substraty torfowe, gdzie nie można sobie pozwolić na jakieś tam właśnie tego typu wpadki. Jeżeli dalej robimy sami tą produkcję, możemy również próbki gleby zawieźć do analizy, czy na polu może znajdować się kiła. Owszem, możemy zawieźć próbki, kiły nie będzie, ale jest na polach po sąsiedzku i przyjdą jakieś ulewne deszcze i niestety ta kiła sobie przepłynie. No i proszę Państwa, tutaj w tej metodyce integrowanej ochrony przed kiłą w ostatnim punkcie jest uprawa odmian odpornych, o których też za chwileczkę Państwo usłyszycie. Poproszę następny slajd. To, co mówiłem, to jest zdjęcie właśnie z, nie wiem, z 2008-2006 roku, trudno mi powiedzieć w tym momencie. Natomiast ktoś sobie produkował rozsadę bodajże kalafiora, no i kupując substrat torfowy w gratisie dostał też w chwasty kapustne, co może spowodować, że po prostu będzie większy problem z kiłą kapusty. Poproszę następny slajd. Tak naprawdę ten 4-5-letni płodozmian, tak jak już mówiliśmy wcześniej, chwilę za krótki, tak? Holandia, mówiło się o, jeżeli nie ma na polach kiły, o płodozmianie 6-letnim. Nawożenie wapnem, aby pH i węglany utrzymać na odpowiednim wysokim poziomie. To też już mówiłem. pH na tym poziomie 7-7,5, ale bardzo istotne jest, żeby te węglany, czyli wapń, był na poziomie powyżej tych 3000 mg na litr. Wtedy rzeczywiście kiła będzie miała większy problem z rozwojem, nie będzie tak infekować systemu korzeniowego naszych warzyw. Nawożenie upraw warzyw kapustnych saletrą wapniową, która pozwala, mówimy o pogłównym nawożeniu azotem, który pozwala na dostarczenie też właśnie dosyć dużej ilości wapnia w bliskość systemu korzeniowego, też może spowodować to, że kiła będzie miała większy problem z
no, z zarodnikowaniem i z infekcjami. Niektórzy producenci, czego ja akurat nie popieram, ale mogę to Państwu powiedzieć, stosują, jeżeli stosują uprawy w monokulturze, stosują wapno budowlane w ilości około 500 kg na hektar po uprawie, przed niszczeniem resztek pożliwnych. Co może takie wapnowanie spowodować? To jest wapno opalone, tam się wytwarza temperatura z wodą, ta wierzchnia warstwa jest odkażana, ale proszę Państwa, mogą być w takim wapnie metale ciężkie, które mogą nam zamknąć pole dla uprawy warzyw na no, długi okres czasu. Poproszę następny slajd. I odmiany odporne, proszę Państwa, tak? Tutaj nie ma co z tym dyskutować. Firma Syngenta jest liderem w hodowli, więc tutaj możecie Państwo na tym polegać. Proszę następny slajd. Jeżeli już Państwo uprawiacie warzywa kapustne, nie chcecie uprawiać odmian kiłoodpornych, możecie Państwo sobie sami odkazić glebę nawozem o nazwie Perlka, jest to azotniak, cyanamid wapnia. Generalnie to jest nawóz, który zawiera, poproszę następny slajd, który zawiera około 20% azotu, dokładnie 19,8, takiego azotu, który no dość wolno jest przemieszczany i 50% wapnia. Cyanamid redukuje liczebność różnych patogenów, ale między innymi takich jak kiła kapusty, verticillium, rhizoctonium, pytium, fytoftora, sclerotinia. Jedynym warunkiem tutaj przy kile jest wysypanie tonę tego nawozu na 1 hektar około 3 do 4 tygodni przed planowanym wysadzeniem rozsady. Gleba musi być wilgotna, musi być nawóz dobrze wymieszany. Im głębiej go wymieszamy, tym głębiej nam będzie działał. I miejmy nadzieję, że następne zarodniki nam nie przypłyną. Proszę następny slajd. Tak to wygląda, proszę Państwa, taki nawóz dosyć ciężki, sprzedawany w workach po 25 kg, w big bagach. Tu macie Państwo też luzem wysypany, żebyście widzieli, jak to wygląda. Jedna bardzo ciekawa rzecz. Cyanamid wapnia był używany kiedyś w dawnych czasach do wszywek dla alkoholików, także jeżeli macie Państwo zamiar rozsypywać ten nawóz, to dobrze byłoby no, dobę wcześniej i dobę po raczej nie zażywać alkoholu. Następny slajd, proszę. O, właśnie, tutaj macie Państwo takie doświadczenie, to jest 2008 rok, kalafior, przepraszam, brokuł. Po lewej stronie, jak od środka zdjęcia spojrzycie, są rośliny zdrowe, po prawej stronie są rośliny porażone przez kiłę. Tutaj producent zakupił trochę właśnie perki, wysypał, potem był sadzony brokuł jesienny i taka była różnica, to była gleba taka w granicach czwartej, piątej klasy w okolicach miejscowości Tłuchowo. Wtedy te opady nie były aż tak bardzo intensywne, żeby ta kiła sobie hulała po polu z wodą, więc widać bardzo, bardzo fajny efekt zastosowania nawozu Perlka. Proszę następny slajd. Tutaj macie Państwo to samo zdjęcie, troszeczkę z innej perspektywy, tak i bardzo ładnie widać, gdzie jest odcięcie, gdzie była stosowana Perlka, a gdzie nie. Proszę następny slajd. Proszę Państwa, od 2010 roku łącznie z firmą BioAgris zaczęliśmy kombinować z preparatami Active Start i Ernia. I oczywiście w pierwszych latach, kiedy był przebieg warunków pogodowych, że tak powiem, bardzo fajny, to tutaj nie mieliśmy żadnego problemu, preparaty działały. Proszę następny slajd. Natomiast kiedy niestety pola zaczęto zalewać wodą opadową, tak? Czyli generalnie woda nie wsiąkała, wystarczył naprawdę bardzo krótki przestój wody, to pomimo to, że zastosowane były różnego rodzaju rzeczy, czy ernia, czy perka, to niestety kiła wchodziła. I
generalnie producenci zwykle zauważali, że tą kiłę mają na polu właśnie w takiej fazie, jak tutaj jeden z producentów trzyma bardzo ładne galasy, roślina już przywiędnięta, niezbyt rozbudowana. Niestety w tym momencie już jest za późno. Tak naprawdę musi to być naprawdę początek infekcji. Proszę następny slajd. Tutaj widzimy roślinę kalafiora, która za chwilę zostanie gdzieś tam wyrwana. Proszę następny slajd. O właśnie. I teraz mamy to, co jest pod spodem, tak? I tutaj mamy ograniczoną ilość tych galasów, ale mamy, rośliny są jeszcze niezbyt przywiędnięte, więc można byłoby zastosować produkty Ernia. Proszę następny slajd. Te galasy po zastosowaniu, one się rozkładają, odpadają i po zastosowaniu produktu Ernia i pozostają w glebie, ale nie ma tam już zarodników, tak? Ernia nie zabija, tylko powoduje, że system korzeniowy na nowo się odbudowuje. Proszę następny slajd. To jest koniec tutaj o kile. Następne slajdy będą po chwili o siedlacku, ale teraz bardzo dziękujemy. Teraz o tym, jakie odmiany wybrać właśnie w kontekście kiły kapusty, opowie nam Zygmunt Siekacz. Dobry wieczór Państwu. Zygmunt Siekacz, odpowiedzialny w Syngenta Polska za dobór odmian na terenie Polski, na terenie centralnej tutaj Europy, wszystkich rodzajów, że tak powiem, kapust. To, co chciałem Państwu zaprezentować, to przede wszystkim nasze nowości na ten rok. Na przykład odmiana Killa Prince, nowa odmiana do wczesnej produkcji przemysłowej, na kiszenie, surówki, z możliwością zbioru już od połowy lipca. Odmiana wysokoplenna, główki około 5-6 kg o dużym wigorze. Mikołaj, poproszę Ciebie o film. U wielu producentów i w wielu rejonach Polski spotykamy się z narastającym problemem występowania groźnego patogena, jakim jest kiła kapustnych. To spustoszenie, które tu widzimy, jest właśnie tego wynikiem. I życzymy sobie, aby u nikogo z Państwa taka plantacja nigdy nie miała miejsca, żeby móc się ustrzec występowania kiły kapustnych. Mamy dla Państwa najlepsze z możliwych rozwiązań. Zapraszam, proszę za mną. Otóż naszą propozycją, rozwiązaniem tego problemu jest uprawa odmian kiły odpornych, która jest najlepszą alternatywą spośród wszystkich możliwych. Oczywiście ważna jest też agrotechnika. Zachowanie dobrej agrotechniki jest tutaj również bardzo istotnym elementem. Mam zaszczyt zaprezentować Państwu na naszych poletkach odmianę o nazwie Killa Prince. Odmiana, która jest przeznaczona do przemysłu, bardzo wczesnego przemysłu, ponieważ odmiana po 90-95 dniach osiąga dojrzałość zbiorczą. Odmiana charakteryzuje się bardzo dobrym wyrównaniem, odpornością na kiłę kapustnych, białą strukturą wewnętrzną i jej bardzo dobrym przystosowaniem na potrzeby przemysłu przetwórczego. Główki odmiany Killa Prince osiągają masę do 5 kg i są najlepszym rozwiązaniem w walce z kiłą u tych z Państwa, gdzie ten problem występuje. Raz jeszcze chciałbym podkreślić, że jest to kapusta przeznaczona do wczesnego przetwórstwa, kapusta, której nigdy w tym segmencie jeszcze nie mieliśmy. Jest to nasza nowa odmiana, jest to dla nas nowy segment. Udało nam się wprowadzić od razu nie tylko kapustę do przetwórstwa wczesnego, ale również dodaliśmy do tej odmiany odporność na kiłę kapustnych. Nie bez powodu testy nowych odmian z odpornością na kiłę kapustnych odbywają się w takich skrajnych warunkach. Chcemy mieć pewność, chcemy Państwu pokazać, jak te odmiany zachowują się w warunkach trudnych uprawy, na warunkach na polach zakilonych. Dlatego chciałbym Państwu przedstawić obok siebie dwie rosnące odmiany. Pozwolę sobie wyrwać. Proszę bardzo, odmiana X
nie wytworzyła w ogóle systemu korzeniowego. Główka osiągnęła masę może 250 gram. Natomiast odmiana Killa Prince charakteryzuje się bardzo dobrym systemem korzeniowym. Brak galasów na systemie korzeniowym. I piękna kapusta, która nadaje się do przetwórstwa. Wróć, Mikołaj. Killa Prince. Podsumowując, odporność na kiłę kapusty daje nam pewność plonów, zwłaszcza w miesiącu lipcu, który jest kluczowy dla tej odmiany, gdy mamy często nawalne deszcze, jest to najcieplejszy miesiąc w roku, czyli są to najbardziej dobre, najlepsze warunki dla rozwoju tej choroby. Odmiana Killa Prince daje nam pewność plonu. Często jednak, tak jak Państwo wiedzą, często 10% strat na polu z powodu kiły kapusty powoduje już to, że warto było zainwestować w odmiany kiłoodporne. Mikołaj, poproszę o odmianę Killa Plon. Odmiana Killa Plon to podstawowa odmiana do produkcji przemysłowej kapusty na zbiór jesienny. Na polach, gdzie występuje ta choroba, podstawowe jej zalety to wysokie wyrównanie główek oraz główki dorastające do 7-9 kg. Kombinacja tych dwóch cech daje nam potencjalny plon nawet do 150 ton z hektara, bardzo dobrego surowca do kiszenia przede wszystkim. Silny system korzeniowy wspomagający roślinę w latach suchych, takich jak na przykład rok 2018, gdzie mieliśmy wiele zgłoszeń, ja i koledzy na naszych dniach otwartych na przykład, że nie było problemów z kiłą kapusty, ale Killa Plon tak dobrze sobie poradził z tego powodu, że miał bardzo silny system korzeniowy i był mało odporny na suszę. Poproszę kolejny następny plon. Slajd. Odmiana Killastor. Jest to kolejna odmiana w segmencie kapust do długiego przechowywania z portfolio firmy Syngenta. Dodatkową cechą, zaletą tej odmiany jest to, że jest to odmiana kiłoodporna. Jest to godny następca znanej i cenionej od lat odmiany Killator. Cechuje się ona w stosunku do tej znanej odmiany dużą ilością zielonych liści, jeszcze ciekawszym przechowywaniem. Ta zieloność po okresie przechowywania jest niezwykle intensywna. Tak, dokładnie. Przy późniejszych terminach nasadzeń odmiana Killastor doskonale przechowuje się w warunkach chłodni nawet do końca czerwca. Wtedy doskonale wygląda mimo wszystko, mimo upływu czasu. Nadal jej wygląd jest atrakcyjny, doskonale wygląda i prezentuje się w kartonie, więc jest to doskonały towar, jeżeli chodzi o sieci supermarketów. Tak więc zastosowanie tej odmiany to przechowalnictwo, sprzedaż na świeży rynek po okresie przechowania, jak również przetwórstwo z okresu przechowywania, gdzie uzyskujemy właśnie dużą ilość surowca świeżo kiszonej kapusty. A więc podsumowując, odmiana Killastor, długie przechowywanie, doskonały plon i świetna zdrowotność na polu. Podsumowując wypowiedź kolegów, co daje nam wybór odmiany Killastor, to przede wszystkim pewność plonu na polach zainfekowanych kiłą. Wysoki plon wyrównanych zdrowych główek. Już w pierwszym roku doświadczeń, które miałem w rejonie na przykład Błaszek, na co zwracali uwagę rolnicy, to przede wszystkim wyrównanie tej odmiany. Główki stały w rzędzie jak przysłowiowi żołnierze i to bardzo zdrowi żołnierze. I taka później najważniejsza cecha dla odmian takich przechowalniczych to zielony kolor liścia i możliwość przeznaczenia tej odmiany na świeży rynek, a także dla przetwórstwa po okresie przechowywania. Mikołaj, poproszę o następny slajd. W tym roku wprowadzamy
do produkcji odmianę Cordoba, odmianę kapusty włoskiej, pierwszą odmianę kapusty włoskiej z odpornością na kiłę, taką długą, o długim okresie wegetacji. Najważniejsze cechy tej odmiany to komplet odporności. Oprócz odporności na kiłę kapusty, tolerancja na bielika krzyżowych i mykosporelle daje, stało się to tym, że odmiana ta została, była, jest bardzo pożądaną odmianą na zachodzie Europy, zwłaszcza we Francji, w której uprawa kapust włoskich jest bardzo popularna. Co czyni ją jeszcze tak wyjątkową, to mocny system korzeniowy i co za tym idzie, silny wigor roślinny. Waga pojedynczej sztuki to około 1,5 do 2,5 kg, stanowi więc idealny produkt poszukiwany przez sieci supermarketów czy giełdy. Bardzo ładny sawoj, ciemnozielony kolor liścia. Tutaj poproszę jeszcze Cię o następny slajd. Na tym slajdzie macie Państwo wszystkie odmiany kiłoodporne dostępne w naszym asortymencie. Od odmian 80-dniowych, takich jak Kilagrek, gdzie zaczynają się pierwsze problemy z kiłą kapusty, bo temperatura już w czerwcu jest na tyle wysoka, że ten patogen zagraża już tym odmianom. Przez całą gamę odmian około 100-dniowych, tak uznanych jak Kila Herb, Kilaczek, ale także naszej nowości Kilaces, aż po odmiany późne, przemysłowego giganta Kilaplon, czy też przechowalniczego Kilastora oraz dwie odmiany kapust włoskich, Cordese i Cordobę. Dziękuję. Poproszę następny. Następny slajd to jest nasze drugie pytanie konkursowe, nasza kontynuacja quizu. Proszę, abyście Państwo się przygotowali na kolejne pytanie. Uwaga. Zygmunt, przeczytasz? Jak nazywała się pierwsza odmiana kapusty kiłoodpornej z firmy Syngenta? Powiem, że było to już chyba z dobre 20 lat temu. Jak to mówi nasz kolega Władysław, najstarsi górale, tylko pamiętają. Odmiana tak przyjmowana z niedowierzaniem. Widzę, że już tutaj bardzo szybko padła poprawna odpowiedź. No i mamy zwycięzcę. Jeszcze przepraszam, sprawdzę, czy aby się nie pomyliłem. Jak już go... Mamy tutaj wcześniejszy jeszcze komentarz, mam dokładne czasy. Pan Eryk Felisiak Kilaton. To jest poprawna odpowiedź. Brawo, gratulujemy, bardzo dziękujemy. I prosimy o kontakt bezpośrednio tutaj przez fanpage na Facebooku. I chciałem również Państwa poinformować, że czekają nas jeszcze dwa pytania w naszym quizie, więc jeszcze są dwie szanse, aby wygrać nasiona. A tymczasem dziękujemy Ci bardzo, Zygmuncie. Przejdźmy do dalszej części naszego webinarium, do tematyki wciornastka. Widzę drobne problemy techniczne, na chwilę pan Piotr zniknął, ale już jest z nami. Już jestem, tak, wyrzuciło mnie. Proszę Państwa, następna rzecz oprócz kiły kapusty, to co może nam zniszczyć plony, to wciornastek tytoniowiec. Dosyć mały szkodnik, ciężko go znaleźć w kapustach głowiastych, dużo łatwiej w cebuli, tak, ale też nie dla wszystkich. Proszę Państwa, jest to polifag, on zasiedla wiele upraw warzyw, takich jak właśnie kapusta, cebula, por, ale również rośliny rolnicze, tak, skąd po prostu przychodzi na nasze uprawy warzyw. Przenosi się zwykle ze zbóż, które dosychają, ewentualnie z upraw kukurydzy, których jest też coraz więcej, które gdzieś tam zaczynają dojrzewać
On tam już nie ma co robić, nie ma czym żerować i przenosi się wtedy na sąsiednie pola, które są obsadzone właśnie warzywami typu cebula czy kapusty. Proszę Państwa, w roku jest około 4-6 pokoleń, w zależności od przebiegu temperatur. Jedno pokolenie może trwać od 19 do 30 dni. Im wyższe temperatury, tym krócej, im niższe temperatury, tym dłużej. Ten cykl wtedy dochodzi do 30 dni. Poproszę następny slajd. Najbardziej narażone są kapusty, tak zwane średnio wczesne, czy tam średnio późne, ale też z przeznaczeniem do kwaszenia, które mają mały nalot woskowy, mają dużo cukrów i są naprawdę bardzo dobrze zasiedlane przez wciornastka, bo barierą do pokonania tak zwaną woskową jest niewielka, jest dobry, słodki sok, którym można się najeść, więc tutaj właśnie wciornastki wybierają takie odmiany. Jak możemy sobie z tym poradzić? Uprawiajmy odmiany z silniejszym nalotem woskowym, tak? To jest pierwsza rzecz, którą możemy zrobić. Ja rozumiem, że kapusty kwaszeniowe nigdy nie będą miały, czy te przeznaczone na gołąbki, czy te właśnie bardziej płaskie, nigdy nie będą miały tak dobrego nalotu woskowego, żeby tego wciornastka się definitywnie pozbyć. Jego tam może być rzeczywiście dużo. My możemy się przed tym uchronić. Poproszę następny slajd. A tutaj mamy żerowanie wciornastka na kapuście głowiastej. Jeżeli tych stróbków jest niewiele, to one dla niewielu są do zauważenia. Natomiast jeżeli jest to taki obrazek, jak tutaj mamy, no to niestety kapusta jest niesprzedawalna i takich liści możemy w głąb obierać od 5 do 8, nawet do 10, czyli masa główki nam się bardzo, bardzo mocno może zmniejszyć. Poproszę następny slajd. I proszę Państwa, czym chronić, tak? Praktycznie kiedyś jednym preparatem, który dość dobrze chronił przed wciornastkiem, był Spintor. Kiedyś był chloropiryfos, który niektórzy lali tak naprawdę bez umiaru, dlatego też został wycofany. Są owszem i piretroidy, natomiast na rynku pojawiły się dwa preparaty, Movento i Benevia. Oczywiście one nie mają rejestracji na wciornastka tytoniowca w kapuście głowiastej, ale mają rejestrację w kapuście głowiastej na inne szkodniki, więc przy okazji możemy wykorzystać te preparaty również do ochrony przed wciornastkiem tytoniowcem. Tak? Bardzo ważna rzecz. Movento zawiera produkt spirotetramat, który jest produktem systemicznym. On musi wejść w system rośliny. Musimy go zastosować z jakimkolwiek adiuwantem, który będzie rozpuszczał woski roślinne i łamał też tą barierę, żeby spirotetramat jak najszybciej wszedł do rośliny. Po zabiegu około 3 do 5 dni przy sprzyjających warunkach preparat już krąży w całej roślinie. Jeżeli zaczyna wciornastek, młode larwy zaczynają nam wysysać soki, to no, niestety przestają żerować, one jeszcze tam sobie będą się kręcić i niestety nie będą żerowały, nie będą dalej robiły spustoszenia. Preparat Benevia jest preparatem, który jest preparatem lokalnie wgłębnym, potrafi się przemieścić na drugą stronę liścia, ale musi być naniesiony razem z olejem, ma swoja formulacja, to jest też olejowa, musi być naniesiony na rośliny z olejem w większej ilości wody. Movento możemy zrobić nawet do 300 litrów wody, im mniej wody, tym lepiej, wtedy więcej substancji spadnie na roślinę. Natomiast w przypadku Benevi musimy zużyć 500-600 litrów wody na hektar, tak żeby pokryć dobrze całe rośliny z dodatkiem jeszcze olei. Jeżeli chcemy zadziałać mechanicznie, bo widzimy, że te wciornastki gdzieś tam nam się będą kręciły po roślinie, to możemy użyć takich preparatów jak Emulpar, Fitter czy Limoncide. Są to preparaty mechaniczne, też drażniące i wysuszające larwy
i owady dorosłe w ciornastka, one spowodują, że te owady, które zostaną opryskane, po prostu zginą, tak? Po kilku dniach. Nie od razu oczywiście, natomiast po kilku dniach na pewno, tylko mówię, te, które zostały opryskane, tak? Natomiast preparaty typu Movento Benevia, one będą pobierane z sokiem roślinnym i te szkodniki, które pobiorą, najmłodsze stadia larwalne, po prostu po kilkunastu minutach przestają żerować i po kilku dniach giną. Możemy używać też, proszę Państwa, pyretroidów wszelkiego rodzaju, które też będą nam wybijały to, co gdzieś tam będzie się na naszej plantacji ruszało. Ja w tym roku, co prawda, na uprawach brokuła próbowałem nowy preparat niechemiczny, Mite Mine. Będziemy robić próby, nie mamy doświadczeń, jeżeli chodzi o wciornastka na kapustach głowiastych, więc trudno mi powiedzieć, jak to będzie działało. Powinno działać, ale nie ma żadnych wyników, proszę Państwa. Będą zrobione próby w tym roku. Zobaczymy, jak to nam się uda z zastosowaniem. Poproszę o następny slajd. Bardzo ważna rzecz, proszę Państwa, kapusty w pewnym momencie zamykają główkę i to jest tak naprawdę ostatni moment, żeby pozbyć się, żeby dopryskać te wciornastki, które gdzieś tam nam się skryły pomiędzy liśćmi. Jeżeli kapusty założą już liście na siebie, utworzą dobrą główkę, to niestety tych wciornastków tam no, nie dopryszczemy, tak? No, pomijając preparat Movento, powiedzmy sobie, tak, ale jakimikolwiek kontaktowymi, czy Spintor, czy wszelkiego rodzaju oleje, te co wymieniłem, niestety już do tych szkodników nie dojdą. To, co mówiłem na początku, wciornastek, proszę Państwa, potrafi przejść też z upraw kukurydzy. Jeden z moich producentów już ileś tam lat temu do tyłu, kiedy jego gospodarstwo mieści się w rejonie takim, w którym jest dużo bydła i jest uprawia się dużo kukurydzy w związku z tym. Zauważył to, że gdzieś tam we wrześniu, kiedy te kukurydzy zaczynały być cięte, wciornastek masowo przenosił się na kapusty właśnie te późne, czy to kwaszeniowe, czy to do przechowywania. Jeżeli zasiedli takie kapusty, to on może również rozwijać się w przechowalni i na to zwróćcie Państwo bardzo dużą uwagę. Poproszę następny slajd. Bardzo dziękujemy Panie Piotrze. To już jest koniec o wciornastku, natomiast w tej chwili przekazuję głos Zygmuntowi Siekaczowi. Do naszych odmian z wysoką tolerancją na wciornastka i zaczniemy od odmiany, nowej dosyć odmiany Toreador. Mikołaj, poproszę Ciebie o film na początek. Firmy Syngenta na sezon 2019-2020 jest odmiana Toreador. Jest to odmiana nową odmianą w ofercie firmy Syngenta na sezon 2019-2020 jest odmiana Toreador. Jest to odmiana polecana przez firmę Syngenta dla producentów produkujących głównie segment świeżego rynku. Odmiana charakteryzuje się bardzo dużą ilością liści okrywowych, przez co główka nie jest wystawiona na operowanie w pełni promieni słonecznych. Sprawia to, że nawet w największe upały główka jest jędrna, doskonale zbita, pełna turgoru, o dobrym wigorze. Odmiana charakteryzuje się podwyższoną odpornością na fuzarium. Bardzo dobrze sprawuje się też, jeżeli chodzi o zbiór mechaniczny. Wysokie wyrównanie tej odmiany w polu sprawia, że bez problemu możemy zbierać ją na świeży rynek przy użyciu kombajnów do zbioru kapusty. Podsumowując wypowiedź Mariusza, Toreador jest przeznaczony przede wszystkim dla producentów, którzy chcą dostarczyć swoim odbiorcom wolny od wciornastka, wyrównany towar. Wielu producentów już poznało się na tym, że mając Toreadora w okresie już letnim i jesiennym, naprawdę bardzo łatwo jest przygotować w szybkim tempie
towar spełniający warunki supermarketów. Okrąglutka, bardzo ładna, gładka główka o wadze 2-3 kg, silny nalot woskowy, atrakcyjny wygląd na polu, poprawi na pewno humor każdego producenta. Tak jak wspomniał Mariusz, odmiana jest już próbowana do zbioru mechanicznego, co jest rzadkością przy w typie odmian, że tak powiem, na świeży rynek. Mikołaj, poprosimy teraz film z naszych dni otwartych w Holandii. Bardzo ciekawych nowości jest rozwiązanie w postaci zmechanizowanego zbioru kapusty. Oczywiście jest to element, który na dzień dzisiejszy jest już powszechnie stosowany w przetwórstwie, w kapuści, w uprawie kapusty do przetwórstwa. Natomiast naszą nowością, naszą odmianą, która spełnia wszystkie oczekiwania dla kapust, które mogą być w ten sposób zbierane, jest nasza odmiana Toreador. Toreador, która charakteryzuje się bardzo dobrym wyrównaniem główek. Odmiana, która jest polecana do uprawy praktycznie przez cały sezon wegetacyjny, aczkolwiek naciskamy również, aby była to uprawa w okresie letnim z racji tego, że odmiana charakteryzuje się bardzo wysoką tolerancją na wciornastka. Jest to według mojej oceny na dzień dzisiejszy najlepsza odmiana na rynku pod tym kątem. Jej szczególną cechą jest to, że główki są osadzone dosyć wysoko nad ziemią, co pozwala bezproblemowo zbierać ją w sposób mechaniczny. Następną nowością jest odmiana Terminator, odmiana o uniwersalnym przeznaczeniu. W okresie wegetacji około 110 dni z możliwością przetrzymania tej roślin do nawet 150 bez utraty jakości plonu, a z przyrostem tego plonu. Lekko spłaszczone główki przeznaczone przede wszystkim dla przetwórstwa tutaj na surówki, na kiszenie. Po tym okresie, że tak powiem, przedłużonej wegetacji, bardzo ładnie wybielone, także tutaj jak najbardziej dla przetwórstwa, dla kiszenia przede wszystkim. Cechy takiego Terminatora, Mikołaj, proszę następny slajd, przede wszystkim wysoka zdrowotność, silny wigor, tolerancja na wciornastka, silny nalot woskowy, czyli o czym wspominał tutaj wcześniej Piotr, i jedna z najwyższych tolerancji na Xanthomonas. W rejonach takich jak Kraków, Harsznica, w zeszłym roku w doświadczeniach już mogliśmy zaobserwować, że odporność na, że tak powiem, nie tylko Xanthomonas, ale też na inne choroby bakteryjne odróżniała tą odmianę od pozostałych. Poproszę następną. Odmiana Marconi oraz odmiana następna Kepler to dwie nowości przeznaczone dla producentów, którzy będą chcieli trzymać kapustę, że tak powiem, do czerwca, czyli odmiany o bardzo długim okresie przechowywania, odmiany późne. Zajmując się odmianą Marconi, odmiana bardzo plastyczna,
możemy tutaj regulować poprzez gęstość nasadzeń wielkość główki. Przy nasadzeniach powyżej 50 tysięcy otrzymujemy główki 1,5-2,5 kg, co bardzo dobrze sprawdza się na, że tak powiem, rynkach zaopatrzeniu sieci supermarketów. W tym czasie, jaki mamy teraz, jest to bardzo ważny aspekt. Wiele firm wymaga właśnie takich główek i przy bardzo dobrym roku, taki jak był rok ubiegły, gdzie kapusty dorastały mocno na końcówce, gdzie często odmiany, które teoretycznie powinny mieć około 3 kg, dorastały do 4-4,5 kg, często stając się produktem mało sprzedawalnym. Marconi ma tą zaletę, że przy większym zagęszczeniu naprawdę będzie nam trzymała kaliber. Najważniejsze cechy Marconi także już po przechowaniu to łatwość obierania. Tutaj ewidentnie widać, że ten liść po przechowaniu bardzo łatwo nam odchodzi. Przy małej ilości pracowników możemy w krótkim czasie przygotować bardzo dużo towaru, ewidentnie więcej niż przy innych odmianach. I drugi plus właśnie też związany z przygotowaniem towaru to bardzo mały procentowo odpad. Tutaj naprawdę wagowo niewielki, czyli mamy wysoki udział plonu handlowego. Atrakcyjna, okrągła, gładka główka. To, co także wyróżnia tą odmianę. Mikołaj, poproszę też o następny slajd. Odmiana Marconi tutaj w polu oraz film. Dla osób, które potrzebują atrakcyjnej kapusty o gładkiej główce z przeznaczeniem dla supermarketów, w tym roku nasza firma wypuściła nowość, odmianę Marconi. Jest to odmiana bardzo plastyczna, z możliwością wysokiego zagęszczenia do 60 tysięcy roślin na hektarze. Wtedy otrzymujemy główki nawet 1,5 kg. Możemy zmniejszyć zagęszczenie, otrzymując główki około 2,5-3,5 kg. Odmiana Marconi jest bardzo dobrą odmianą do długiego przechowania. Utrzymuje wtedy wysoką zieloność liścia i bardzo atrakcyjny wygląd. Bardzo ważną cechą odmiany Marconi jest łatwość w przygotowaniu, a także bardzo niski udział odpadu po przechowaniu. Także podsumowując, odmiana Marconi będzie bardzo plastyczna, do długiego przechowania i z niskimi stratami. Drugą odmianą do długiego przechowania z wysoką tolerancją na wciornastka w polu, taki bardzo silny nalot woskowy, zresztą to widać tutaj już na zdjęciu, tym, który Państwo teraz widzą, czy też na następnym, jest odmiana Kepler. Odmiana ta jest odmianą większą, dającą większe główki niż odmiana Marconi, czyli tutaj przeznaczenie bardziej, powiedzmy, jest ukierunkowane dla zaopatrzenia giełd, hurtowni, czy też przemysłu po przechowaniu. Zielony kolor główek, tu naprawdę w czerwcu możemy wyjąć z chłodni, bardzo ładny towar, prawie że jak ścięty z pola. To, co mówiłem, już wysoka tolerancja na wciornastka, dodatkowo także odporność na fuzarium kapusty i brak utraty wartości handlowej po przechowaniu. Mikołaj, poproszę o film. Mamy tu jeszcze zdjęcie. Kolejną nowością na rok 2021 jest odmiana Kepler. Odmiana z przeznaczeniem do bardzo długiego przechowania, z przeznaczeniem późniejszym dla świeżego rynku, ale także dla przemysłu przetwórczego z powodu wysokiego plonu tej odmiany.
Istotną cechą odmiany Kepler jest wysoka tolerancja na wciornastka oraz wysoka zdrowotność tej rośliny w polu. Przeznaczenie tej odmiany to długie przechowanie i możliwość przeznaczenia jej dla świeżego rynku, a także dla przemysłu. Bardzo ważną cechą Keplera jest wysoki plon handlowy główek. Istotną cechą tej odmiany są główki dorastające do 4,5 kg w kombinacji z bardzo długim przechowywaniem. Bardzo dziękujemy Zygmuncie za przedstawienie naszych odmian i chciałem tym samym zaprosić Państwa do naszego trzeciego pytania konkursowego. Mam nadzieję, że jesteście Państwo gotowi, aby w komentarzach na YouTubie lub na Facebooku odpowiedzieć poprawnie na pytanie, które brzmi. Co to są skłabuny? Skłabuny. Ja do dzisiaj też tego nie wiedziałem. Myślimy, podpowiem, że jest to pytanie związane z kapustą. Jak najbardziej. Jeszcze chwilkę poczekamy, może komuś się uda. Może to być dosyć trudne pytanie. Myślę, że tutaj rejon... widzę, że już, ale jest ktoś tutaj. O. Myślę, że powinniśmy uznać odpowiedź, która brzmi doły, bo dokładnie są to doły do przechowywania kapusty. Są to bardzo w dawnej Polsce w ten sposób nazywano właśnie doły do przechowywania kapusty. Gratulujemy gospodarstwo Kaleta. Bardzo prosimy o kontakt bezpośrednio z nami poprzez fanpage na Facebooku lub poprzez adres e-mail, który wymieniłem wcześniej w komentarzach na YouTubie. Tym samym chciałem Państwa zaprosić do dalszej części na temat Xanthomonas. I ponownie witamy Pana Piotra. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o Xanthomonas, co to jest? Xanthomonas to jest choroba bakteryjna, która poraża warzywa kapustne, generalnie kapustę głowiastą, bardziej jeszcze kalafior, tak? Jak dochodzi do infekcji? Do infekcji dochodzi, proszę Państwa, w czasie, kiedy rośliny zaczynają intensywnie rosnąć, ale jeszcze nie zakryły liśćmi dokładnie całej powierzchni gleby. Wtedy przychodzą ulewne deszcze albo ktoś intensywnie zaczyna deszczować plantację, bo widzi, że potrzebna jest woda. Grudki gleby rozpryskują się na liście i przenoszą ze sobą bakterie. Te, które gdzieś tam spadną na liści, mogą infekować. Bakterie mogą dostawać się do liścia, proszę Państwa, poprzez tak zwane hydatody, czyli aparaty, które są na brzegu liścia. Jeżeli ktoś ma również opryskiwacz z pomocniczym strumieniem powietrza i namiętnie używa tego strumienia powietrza właśnie w takiej fazie, kiedy ta kapusta nasza jeszcze nie zakryła dobrze ziemi i te grudki ziemi podrywają się łącznie ze strumieniem cieczy roboczej i opadają na kapustę, w tym momencie też może dochodzić do infekcji. Proszę następny slajd. Tak jak już powiedziałem, bakterie wnikają przede wszystkim przez hydatody na brzegu liścia, dlatego też bardzo ciężko jest opryskać rośliny preparatami miedziowymi, które zresztą nie są dozwolone w uprawie warzyw kapustnych. Niektórzy producenci to robią, tak, ale niestety zabezpieczenie brzegu liścia jest dość mocno kłopotliwe. Owszem, bakterie również mogą wnikać poprzez aparaty szparkowe, ale to rzadziej, bo tamte liście są gdzieś powleczone woskiem, ciężej im się tam dostać. Najłatwiej właśnie przez hydatody, które wydzielają wodę na zewnątrz, cały czas jest ten brzeg liścia wilgotny w przypadku kapusty głowiastej i tam bardzo łatwo bakterie mogą wniknąć do wnętrza rośliny. Poproszę następny slajd. I tutaj macie Państwo właśnie infekcję na polu kapusty głowiastej.
bardzo charakterystyczne takie przyrzucenia i wyschnięcia liści w kształcie litery V wchodzącej końcówką, tym ostrym końcem do wnętrza liścia. Proszę o następny slajd. Tutaj macie Państwo z bliska już, ale to już jest na liściu kalafiora, tak? Bardzo ładnie widać te fałki, które wchodzą w głąb liści kalafiora. Proszę o następny slajd. Tutaj natomiast macie Państwo plantację kalafiora, co prawda, tak, nie kapusty głowiastej, ale kalafiora, bardzo mocno niszczoną poprzez nieprawidłową ochronę. Proszę o następny slajd. Ten producent posadził kalafiora, przyszły ulewne deszcze, zaczęło coś się dziać, zwrócił się do firmy, w której kontraktował ten kalafior, poradzono mu, żeby opryskiwać fungicydami, które są zarejestrowane w uprawie kalafiora. Po jakichś 3-4 zabiegach co tydzień okazało się, że no niestety rośliny zostały zniszczone praktycznie całkowicie. Hektar albo półtora hektara pola po prostu nie nadawał się do dalszej uprawy. Także proszę zwrócić uwagę na to, czym Państwo opryskujecie. To są choroby bakteryjne i żadne fungicydy na nie nie będą działać. Proszę o następny slajd. Tutaj macie Państwo również przekrój przez łodygę kalafiora, co prawda nie kapusty głowiastej, ale kapusta zachowuje się bardzo podobnie. Tak? Po ścięciu okazuje się, że tam, gdzie były wiązki przewodzące, jest taka brązowa obwódka. Tutaj ta obwódka, że tak powiem, zaczyna się wygniciem, bo po prostu łodyga jest wewnątrz wygnita, to wygnicie idzie również w stronę główki. Takie główki niestety nie będą nadawały się do przechowania. Również wiązki przewodzące w liściach, czy to w liściach jeszcze osłaniających główkę, czy w liściach już tworzących główkę, mogą być po prostu ciemne wewnątrz. Są to takie kilka punktów, tak jak i tyle, ile związek przewodzących, tyle jest tych punktów i te punkty są po prostu czarne i po skrojeniu takiej kapusty niestety te czarne punkty pozostają, kapusta nie wygląda dobrze. Proszę o następny slajd. Proszę Państwa, jak chronić? Otóż dużo producentów używa produktów takich jak dezynfekanty, czy też perhydrol, czy perhydrol z jonami srebra, czyli tak zwany Huvasan, czy też podchloryn sodu, czy potasu. Proszę Państwa, te produkty, owszem, będą wyjaławiały powierzchnię liścia na zewnątrz. Perhydrol też czasami będzie wnikał przez hydatody, ale na niedużą odległość i będzie dezynfekował od wnętrza zaatakowane liście. Natomiast jeżeli Państwo wydezynfekujecie takimi produktami, to trzeba by dalej postanowić, jak ochronić. Tak? Tak jak powiedziałem, produkty miedziowe, którymi można byłoby opryskać z dobrymi adiuwantami pole kapusty, no niestety nie są dozwolone. Tak? Co prawda nie wykrywa ich się w laboratoriach, ale prawo nam zabrania takich praktyk. Od około 2 lat na naszych polach zacząłem testować produkt NanoMi, który zawiera jony srebra w bardzo małej wielkości, w nanocząsteczkach, ale na tyle małych, że wnikają one do wnętrza rośliny. W tamtym roku jeden z moich producentów właśnie zaczął mu chorować na Xanthomonas kalafior, opryskał, bardzo ładnie się to wszystko wysuszyło, ale to były początkowe objawy. Tak? To, co mówiłem też przed chwileczką, po tych dezynfekantach należałoby zabezpieczyć
nasze uprawy produktami miedziowymi, co nie do końca jest legalne. Powtarzam jeszcze raz, prawo tutaj niestety zabrania. Jeżeli chodzi o produkt Nanomi, jest to produkt zarejestrowany jako nawóz, nie ma żadnej karencji, nie ma żadnego większego problemu z zastosowaniem, daje się małe dawki w małej ilości wody, działa bardzo dobrze. Działa również bardzo dobrze w przypadku przejść jakiś gradobić, oczywiście, że jest wszystko zniszczone na zero, no to niestety nie odbuduje, tak? Ale jeżeli są jakieś tam niewielkie ubytki, dziury w liściach, to bardzo fajnie wyczyści, wydezynfekuje na około 7 do 10 dni na plantacji będzie czysto. Proszę następny slajd. Dziękujemy bardzo za tą część. Przechodzimy teraz do odpowiedzi naszej, powiedzmy, odmian, które pozwolą sprostać temu problemowi, jakim jest Xanthomonas. Oddaję głos Zygmuntowi. Z naszej oferty proponujemy Państwu takie odmiany jak Profesor i Sukcesor. Są to odmiany bez odporności, aczkolwiek z wysoką tolerancją na Xanthomonas. Odmiana Profesor czy Sukcesor są odmianami we wprowadzonym przez Syngentę programie Champion Team razem z agresorem czy też z innymi hodowanymi na dzień dzisiejszy odmianami. Odmiany te będą przeznaczone na rynek węgierski oraz na rynki wschodnie. Czym się charakteryzują? Charakteryzują się wysoką tolerancją na wciornastka oraz odpornością na fuzarium, co jest bardzo istotne w tych suchych warunkach, że tak powiem, Kazachstanu, Rosji, czy też rejonu tutaj Węgier. Przechodząc już do profesora, jest to odmiana o bardzo silnym wigorze. Ewidentnie tutaj widać po zdjęciu. Rośliny dorastają, główki dorastają do 8-9 kg z przeznaczeniem na przede wszystkim dla przemysłu przetwórczego. Odmiana, tak jak wspomniałem, o wysokiej tolerancji na wciornastka. Mamy możliwość tutaj szybkiego przygotowania towarów o wielkim plonie, bardzo cienkim liściu, wybielającym się dosyć szybko. Jest to odmiana dosyć późna, 130-140 dni wegetacji. Wysoki, bardzo silny wigor, silny system korzeniowy, zabezpieczający także przed suszą. Tak jak wspomniałem, odporność na fuzarium. Odmianę profesor możemy także zrobić w zagęszczeniu około 35 tysięcy roślin na hektar i wtedy mamy główki około 3,5 kg, lekko przypłaszczone. Takie główki, jak tutaj widzimy na zdjęciu, te około 7-8 kg, to nasadzenia około 25-27 tysięcy roślin na hektar. Proszę o następny slajd, Mikołaj. Tak prezentują się, tak jak Państwo widzą, wysoki, mocny, silny bardzo nalot woskowy, lekko przypłaszczona, bardzo taki atrakcyjny dosyć wygląd. Proszę następny. Druga z tych odmian w tym typie, odmiana Sukcesor, odmiana tworząca troszkę mniejsze główki z przeznaczeniem przede wszystkim dla świeżego rynku. Przy 35-38 tysiącach roślin na hektar są główki około 3 kg, 3,5 kg. Ewidentnie tutaj z naszego doświadczenia w porównaniu do, gdy mieliśmy to doświadczenia razem na przykład z agresorem, tu było widać ewidentnie tolerancję na Xanthomonas. Bardzo ładne
bardzo ładna zdrowotność, stabilność plonu w zmiennych warunkach, to co charakteryzuje też profesora, to także przy sukcesorze jest ten silny system korzeniowy. Podsumowując, sukcesor to stabilny plon w zmiennych warunkach glebowych czy też pogodowych. Mikołaj, poproszę dalej. Następny. Jest druga dekada stycznia. Jesteśmy w rejonie Głaszek, dokładnie w Gruszczycach. Bardzo ładnie. I nasze odmiany wyglądają generalnie tak, jakby były tuż po zbiorze. Piękny zielony liść. Pierwsza z tych odmian Storidor, najbardziej popularna, najciekawsza. Możemy zobaczyć, co ją charakteryzuje. Zielony listek, ładna struktura. No przede wszystkim zdejmij jeszcze 4 liście, ciągle jest zielona, ładna, piękna. Nasz standard, jeśli chodzi o przechowanie. To jest odmiana do bardzo długiego przechowywania. Jesteśmy przy najpopularniejszej kapuście na tym rynku. Rośnie wszędzie, ma bardzo wysoki plon. To, co tutaj jest potrzebne w pierwszym i drugim roku. Przede wszystkim masa. To jest najbardziej atrakcyjne tutaj odmiany, że ona praktycznie idealnie się obiera, ale w każdych warunkach jest w stanie zrobić główkę co najmniej 4 kg. Odmiana Kilastor w roku, gdzie kiła zrobiła dosyć duże spustoszenie na polach, ta główka, no czego chcieć więcej? No jedną rzecz. To jest jedyna na naszym rynku, która ma można kiły. Zygmunt Marconi. Marconi? Cóż, SGW 443. Tak była znana tutaj w rejonie, gdy rozdaliśmy już od 4 lat próby i moglibyśmy ją sprzedawać już chyba z 2 lata wcześniej, ale dopiero w tym roku wprowadzamy ją na rynek. Świetna, okrągła, atrakcyjna główka. Co tu chcieć więcej od takiej kapusty? Świetny towar na supermarket, mało strat przy obieraniu. I pewność, że ona tutaj się sprawdzi w rejonie. Dokładnie. Drugi taki pewniak, Prodikos. Grzegorz, co powiesz o tym? No, można powiedzieć, w pewnych warunkach nie do zastąpienia. Ja osobiście właśnie w rozmowach z producentami przede wszystkim zwracałem uwagę na to, co się zresztą potwierdza. Łatwość zbioru, wysoka noga, piękna główka, plon, nic więcej, nic dodać. A poza tym popatrzmy na kolor. No to wygląda w dalszym ciągu tak, jakby było przed chwilą święte słowa. Jak już wspomniałeś o plonie przy Prodikosie, to ja ci pokażę taką kapustę. Kepler to będzie rekordista plonu do przechowania. O, główka zbita, chociaż ta może nie jest największa, ale wagę ma. Popatrz, że jest połowa stycznia, a jest zielona, jakbyś ją wyciął, nie wiem, tydzień temu. Kolor piękny. Tak, duża główka. Świetny plon, no i ciężka. Zielona. Ekstra towar będzie. Zapraszamy wszystkich Państwa do zapoznania się ze szczegółową ofertą odmianową naszych kapust. W najnowszym katalogu. Na rok 2021. Nic dodać, nic ująć. Można by powiedzieć, krótki, humorystyczny przegląd po naszych kapustach przechowalniczych w relacji tegorocznej z połowy stycznia, tak jak już wcześniej powiedzieliśmy. Na koniec naszego, że tak powiem, mojego tutaj wystąpienia chciałbym zaprezentować jeszcze Państwu odmianę kapusty pekińskiej do przechowania, odmiany Mario.
także testowanej tutaj w okolicy Błaszek, ale nie tylko. Myślę, że wielu producentów spod rejonu warszawskiego, spod rejonu Grójca też miało w tym roku okazję tą odmianę mieć na swoich polach, gdyż rozdaliśmy dosyć sporo prób. Wiem, że w wielu gospodarstwach nie dotrwała do przechowania, bo w wyniku wysokich cen we wrześniu, w połowie września, odmiana ta szła pod nóż i szła na sprzedaż, czyli dała zarobić. Ale to, co możemy powiedzieć teraz o Mario, to odmiana z wysoką tolerancją na Tibben, z doskonałym przechowaniem. Tutaj mamy doświadczenia już co najmniej 2-3-letnie z wcześniejszych doświadczeń naszych, że tak powiem, takich mniejszych. Zielony kolor po przechowaniu. Wielu z Państwa pewnie pamięta Suprina, który, czy jeszcze go uprawia, który miał przechowanie wręcz idealne. Leżał bardzo ładny, zielony do maja. Tutaj Mario zachowało tą cechę, ale doszła ta cecha bardzo istotna, wysoka tolerancja na Tibben. Cylindryczny kształt, czyli w odróżnieniu od naszego Suprina, ta końcówka główki jest zakryta. Okres wegetacji około 65-70 dni. To polecamy i na co zwracamy uwagę, to przede wszystkim to, że jest to odmiana typowo do produkcji jesiennej. Nasze zalecenia sadzenia to połowa lipca do 10 sierpnia. Mikołaj, poproszę Cię o następny, ostatni już film. Jeszcze kilka zdjęć właśnie tutaj z rejonu Grójca, a teraz film z Błaszek. Dziękuję Państwu. Jesteśmy przedstawicielami firmy Syngenta. Mamy przyjemność zaprezentować Państwu odmianę kapusty naszej nowej, Mario, w wychowalni w miejscowości Olszewice w gospodarstwie pana Marcina Śniega. Proszę się tu przyjrzeć bliżej. Jest to towar przygotowany do wysyłki. Parę szczegółów, Zygmunt. Jest to towar przechowalniczy. Odmiana typowo dla produkcji jesiennej, do długiego przechowania. Polecamy ją do sadzenia w okresie od 15 lipca do 10 sierpnia. Najważniejsze cechy, bardzo zielony liść, wysoka tolerancja na Tibben oraz wysoka zdrowotność. Masa główek około 80 do kilograma 20. Typowo marketowy towar. Ta kapusta była bardzo późno sadzona, bo termin sadzenia był około 22 sierpnia. Także rosła w trudnych warunkach i pomimo tych trudnych warunków zdołała osiągnąć masę główki gdzieś około 900 gram. Także to jest jak najbardziej towar, produkt handlowy o bardzo dobrej jakości. Widzimy, jak pięknie kryje główkę liść. Ta główka jest zamknięta. Pomimo trudnych warunków kapusta ta miała bardzo dobrą zdrowotność. Nie było problemów z chorobami grzybowymi, nie było problemów z górnem. Bardzo ładnie. Widać, jak wypełniona. Ważna cecha, dużo zielonego. No i przede wszystkim brak Tibbernu. Jest to odmiana przechowalnicza, która da Państwu ogromną satysfakcję w uprawie, ale pod warunkiem, że zastosujecie się do typowo jesiennych terminów sadzenia. No i nie pozostaje nam nic innego, jak tutaj z Zygmuntem serdecznie zaprosić Państwa do współpracy, no i do zakupu odmian. Bardzo dziękujemy Zygmuntowi i tym samym chciałbym Państwa zaprosić na część poświęconą Afirmowi, którą przedstawi dla nas Krzysztof Krupa. Krzysztof, zapraszam. Mikołaj, dziękuję za wprowadzenie. Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Krzysztof Krupa. Pracuję w Syngencie od 8 lat i odpowiadam za portfolio produktów przeznaczonych do ochrony upraw specjalnych. W naszej nomenklaturze to między innymi warzywa. A Afirm, który będę chciał Państwu dzisiaj przybliżyć, to z jednej strony taka perełeczka nasza, zajmuje się tym od 8 lat,
Dopiero dzisiaj pierwszy raz jestem z Państwem, natomiast od 8 lat za firmę, bo AFIM dawno zarejestrowany w uprawach sadowniczych, a produkt bardzo ciekawy, otrzymał rozszerzenie rejestracji w uprawach właśnie między innymi kapusty w maju zeszłego roku i chciałbym te rzeczy o nim powiedzieć. Szanowni Państwo, przede wszystkim produkt bardzo ciekawy, produkt o bardzo małej zawartości substancji aktywnej, tylko 9,5 na kilogram, a przy dawce, o której będziemy mówili, przy kapuście 1,5 kilograma, to jest 15 gramów substancji aktywnej. Czyli taka duża czereśnia, pół śliwki, należy do awermektyn, unikalnej grupy chemicznej, co też bardzo ważne i o czym również będę mówił. Pochodzenia naturalnego, pochodzenia metabolitów, bakterii, Streptomyces avermitilis, bardzo ciekawa substancja aktywna, między innymi właśnie dlatego, że w bardzo, bardzo minimalnych ilościach działa skutecznie i selektywnie, co też dla Państwa bardzo ważne. Jeżeli chodzi o sposób działania, AFIRM, a tak naprawdę benzoesan amamektyny działa na przekazywanie elektronów pomiędzy komórkami nerwowymi a mięśniami, czyli po kontakcie gąsienicy motyla, gąsienicy, zostaje sparaliżowana. Sparaliżowane mięśnie szkieletowe, mięśnie ciała, szkieletowe to trochę przesadziłem, mięśnie ciała oraz mięśnie żuwaczek. Czyli po kontakcie, to co najważniejsze, szkodnik przestaje żerować i przestaje szkodzić, jak sama nazwa wskazuje. Paraliż następuje dość szybko, w ciągu godziny, dwie, co jeszcze Państwu przypomnę. Jeżeli chodzi o grupy chemiczne, tak jak wspomniałem, należy do awermektyn. Do tej grupy nie należą inne produkty. W związku z tym AFIRM nie wykazuje odporności krzyżowej z innymi produktami i tym samym nie nadaje się do rotacji z innymi produktami. Jednocześnie warto podkreślić, że benzoesan amamektyny ma bardzo niski poziom ryzyka powstania odporności. Także jest produktem dobrym, bezpiecznym i polecanym do stosowania, do rotacji z innymi produktami na długie lata. Co Państwa podejrzewam najbardziej interesuje, to nie teoria, nie skąd się wziął, natomiast ten wstęp był dlatego, że cechy, które ma sama substancja aktywna, przenoszą się na działanie w praktyce. I otóż, jak wspomniałem, AFIRM bardzo szybko działa i działa zarówno kontaktowo, jak i żołądkowo. Działa bardzo szybko na mięśnie. W ciągu godziny, dwóch, przy bardzo dużych gąsienicach, takich naprawdę już po kilka centymetrów, do 4 godzin i gąsienica przestaje żerować. Ona co prawda jeszcze żyje, dzień, dwa, natomiast już nie żeruje. Ginie, mówiąc wprost, z głodu. Jeżeli chodzi o sposób działania benzoesanu amamektyny, jeżeli uda się nanieść preparat AFIRM na jaja, to już gąsienica przy wygryzaniu się z jaj ginie. Dlaczego? Ponieważ gąsienica wygryzając się z jaja zjada otoczkę i jeżeli był kontakt z tym, to już ginie. Jeżeli na gąsienicę zostanie naniesiony preparat, to również ona bardzo szybko ją paraliżuje i ginie. Natomiast jeżeli nie, to gąsienica ma jeszcze inną podstawową metodę, czyli żerowanie. Jeżeli na liściu znajduje się AFIRM i gąsienica zje ten liść, no to oczywiście tak samo żołądkowo jest skuteczna. Natomiast kiedy stosować? No oczywiście, tak jak mówię, AFIRM jest skuteczny na wszystkie stadia rozwojowe, te, które gąsienica żeruje, czyli od najmniejszych po największe. Natomiast oczywiście im wcześniej Państwo zastosujecie AFIRM na te gąsienice, czy na tak naprawdę na rośliny z gąsienicami, tym lepiej, bo będą mniejsze szkody, bo dwa dni żerowania gąsienic przy dość wysokich temperaturach to są już czasami ogromne szkody. Dlatego polecam przede wszystkim dobry monitoring, może pułapki feromonowe. Jak już motylki zaczynają latać, to już trzeba się przyglądać i w zasadzie w ciągu kilku dni należy wykonać zabieg.
Jeżeli chodzi o to, jak zachowuje się afirm w roślinie, to też jest ważne dla Państwa z kilku powodów. Otóż po pierwsze jest błędny i translaminarny. Bardzo szybko wnika w tkanki i tam zostaje. Tam zostaje, tworząc tak zwany depozyt. Depozyt jest ważny z kilku powodów. Po pierwsze, warto podkreślić, że afirm nie jest systemiczny, czyli z jednej strony nie rozwadnia się w roślinie, a z drugiej działa tylko na tych liściach, na tych tkankach, na które zostały założone. Jeżeli zostaje taki depozyt w głębi, to z jednej strony on już po godzinie, po półtorej godziny jest bezpieczny, nie podlega spłukaniu przez deszcz czy deszczowanie, jest bezpieczny przed promieniowaniem UV i czeka na gąsienicę, która go zje. Główną zaletą afirmu jest jego skuteczność. Jego za chwilę powiem Państwu, że na wiele gąsienic motyli, tak naprawdę na wszystkie, włącznie z tantnisiem krzyżowiaczkiem, który jest plagą przez ostatnie 2 lata, działa długo. Oczywiście do 2 tygodni, oczywiście na liście, na których był nałożony, nowe liście, nowe przyrosty nie są chronione, co nie jest niczym nowym. Co warte podkreślenia, do końca okresu żerowania. Czyli jak gąsienice nawet są duże, inne preparaty mają już obniżoną skuteczność na takie wielkie. Natomiast afirm doskonale sobie radzi, ale tak jak wspomniałem, polecam lustrację, polecam wcześniej zaglądać do tej kapusty, czy tam przypadkiem nie ma małych gąsienic, bo jak są duże, to są i duże szkody. To, co warto podkreślić, ja podkreślam to bardzo, selektywny dla fauny pożytecznej, czyli dla tych wszystkich biedronek, złotooków. Wydaje się, że to takie fajne hasło tylko. Otóż w mojej ocenie nie, ponieważ taka gąsienica biedronki dziennie potrafi zjeść kilkaset, a niektórzy nawet twierdzą, że 2000 mszyc. Także jeżeli zastosujemy preparat afirm, który jest selektywny, który oszczędzi takie biedronki, to prawdopodobnie będziemy mieli mniejsze problemy z mszycami albo wcale. Jest też bezpieczny dla skorków, omomiłków, biegaczowatych. To też ma znaczenie, bo wspomniane chociażby dziś już wciornastki też są zjadane przez tych drapieżców, bo to są drapieżcy, oni potrzebują żyć. Jeżeli je oszczędzimy, to porażanie przez inne szkodniki typu wciornastki, przędziorki, mszyce będzie mniejsze. Co dla Państwa jest, uważam, bardzo ważne, to też produkcja. Ostatnio produkcja skręca bardzo w stronę produkcji bez pozostałości, z niskimi ilościami substancji aktywnej. Coraz więcej się o tym mówi. My wszyscy jesteśmy pod presją, że najlepiej to bio, tylko bio to się nie da wszystkiego wyprodukować. Natomiast afirm jest z pogranicza, ma skuteczność typowych, mocnych środków ochrony roślin, typowego, mocnego insektycydu, natomiast jednocześnie pozostałości i karencję ma bardzo nisko. Karencja tylko 3 dni. A jak wspomniałem, działa 2 tygodnie. Jak to możliwe? A toż do samego początku, jakbym Państwa uwagę przyciągnął, gdzie bardzo mała ilość substancji aktywnej, niecałe 15 gram na hektar i po 2 tygodniach jeszcze działa, bo działają naprawdę śladowe ilości, a pozostałości już nie są wykrywane po dniach 7, no czasami, jeżeli jest bardzo zimno i wolny wzrost, do 10 dni. Jest tym samym dopasowany do nowoczesnej produkcji, do produkcji dla supermarketów, które właśnie ten parametr pozostałości jest dla nich coraz ważniejszy. Chcą niskich pozostałości albo zerowych. Również chłodnie o tym zaczynają mówić, również przetwórnie. To wszystko ma znaczenie. Jeżeli chodzi o rejestrację, bo o tym warto wspomnieć, a nawet należy, jest zarejestrowany tak naprawdę we wszystkich gatunkach roślin kapustnych. Dawka 1,5 kg na hektar. Jest zarejestrowany na pierwszym miejscu tantnis krzyżowiaczek. Malutki szkodnik, wielki problem. Dużo
dużo malutkich dziurek, które czasami wyglądają rośliny po tym tętnisiu jak rzeszoto, stare dobre polskie słowo. Jest też zarejestrowany przeciwko wszystkim tak naprawdę innym ważnym gąsienicom motyli. Bielinki, pytnówki, ale także błyszczka, rolnice. Tak naprawdę wszystkie gąsienice motyli, które żerują, są zwalczane przez AFI. Parę słów technicznych. Przede wszystkim działa przez układ pokarmowy, czyli jak liść jest zjedzony, to gąsienica pierwsze, co powiedziałem, przestaje żerować, drugie ginie. Tutaj na tych zdjęciach widzicie Państwo ćwierć godziny, takie dziwne określenie, czyli kwadrans, pół godziny, godzina. Już po godzinie jeszcze nie ma różnic, ale już wtedy już afirm nie żeruje, po afirmie gąsienica już nie żeruje, a w kontroli jak najbardziej. A po 48 godzinach, czyli 2 dni, jakaż ogromna różnica jest pomiędzy kontrolą a ochronioną rośliną. Także 2 dni czasami robią ogromną różnicę. Jeżeli chodzi o to, o czym mówiłem, przemieszczanie translaminarne, czyli z góry liścia na dół liścia, dość szybkie. Już po pierwszym dniu na te nałożone liście już jest afirm na dolnej stronie i cały czas się przemieszcza do 7 dni. On zostaje w środku, a częściowo się przemieszcza. I nieważne, czy roślina zje cały liść, czy tylko będzie zeskrobywała z dołu, tak jak tantniś na przykład lubi, będzie ograniczone. 2 czy 3 slajdy z wynikami doświadczeń. Tutaj tantniś na brokule. Proszę zwróćcie Państwo uwagę, zarówno jak niska jest liczebność i jak niskie jest porażenie liści, roślin przez tantnisia po zabiegu afirm. Naprawdę, naprawdę super produkt. Również bardzo podobne doświadczenie na brokule z bielinkiem rzepnikiem. Proszę zwróćcie uwagę, że trochę późno był wykonany zabieg, bo już procent uszkodzonych roślin to jest blisko 20. Później te rośliny rosły i liście rosły, aby ostatecznie już być na stabilnym poziomie, czyli nowe liście przyrastały, a stare, kolokwialnie mówiąc, nie były uszkadzane. Kolejne doświadczenie afirm, karate, spinosad, indoxa carp. Zwróćcie uwagę, ja bym chciał tylko na jedno, jak duże było porażenie, bo w kontroli ponad 50% liści było uszkodzonych, a przy zastosowaniu afirm 3%, czyli tak naprawdę w granicach błędu. Nie wiem, czy ta osoba jest Państwu znana. Chciałbym przedstawić Rafała Żmudę, który dzisiaj tutaj nie jest, jego tylko troszeczkę widać, ale to jego ręce trzymają zarówno standardowo chroniony kalafior, mocno uszkodzony, jak i ten po afirmie, po prostu śliczny. Śliczny, bez uszkodzeń, z ogromnym potencjałem plonotwórczym. Dla mnie, jak myślę o afirmie, to tak sobie myślę, że tak naprawdę to jest technicznie idealny produkt. Nie ma wad. Szybki, skuteczny, długodziałający, selektywny, czyli gąsienice motyli i to wszystkie oszczędza organizmy pożyteczne. Jest bezpieczny dla ludzi, dla zwierząt, dla wody. Bardzo krótka karencja, niskie pozostałości. Technicznie bez zarzutu. Polecam do stosowania. Jeżeli byłyby pytania, proszę dzwonić. Teraz dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że będą jakieś pytania. A na koniec jeszcze będzie bardzo ciekawy filmik, ponieważ filmik, tak jak i zdjęcia, czasami pokazuje dużo więcej niż jakieś najlepsze slajdy. Także Mikołaj, ja bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu za uwagę. Proszę o film. Taka niewinna, mała gąsienica już się nie rusza, a bez ochrony jak koń wyścigowy. I żeruje. A ta pierwsza już odpoczywa.
tak jak wielokrotnie mówię, 2 dni to czasami jest bardzo długi czas, zwłaszcza dla tak żarłocznych gąsienic jak tanich krzyżowiaczek. Bardzo dziękuję za uwagę. Życzę dobrego roku, dobrych plonów, wszystkiego co najlepsze. Dziękuję. Bardzo dziękujemy, Krzysztof. Chciałbym teraz wrócić do naszej prezentacji. Skorzystać z okazji i zaprosić Państwa do skorzystania z promocji, którą dla Państwa przygotowaliśmy na ten rok. Mianowicie aż do 30 kwietnia w zamian za zakup nasion lub rozsady na 1 hektar macie szansę Państwo otrzymać 1 kg środka AFIR. Oczywiście przy zakupie wielokrotności tychże nasion lub rozsady otrzymujecie Państwo wielokrotność środka. Faktury zakupowe prosimy wysyłać na adres e-mail warzywa.promocja@syngenta.com, a w razie jakichkolwiek pytań zapraszamy na naszą stronę internetową oraz do kontaktu z naszymi przedstawicielami terenowymi. Tym samym chciałbym zaprosić do ostatniego już pytania konkursowego, które na dzisiaj Państwa przygotowaliśmy. Mam nadzieję, że jesteście Państwo gotowi. Pytanie brzmi: ile odmian kapust białych, czerwonych, pekińskich, włoskich znajduje się w katalogu gruntowym Syngenta Polska na rok 2021. Damy Państwu chwilę czasu na zastanowienie się, podliczenie. Podpowiem, że katalog jest również dostępny na naszych stronach internetowych. 55, mamy już pierwsze 120, o 120, mamy pewną 120 odmian, to by było naprawdę coś. Trzeba fundować ekstra nagrodę, uważam. Szanowni Państwo, ja jestem odważny, ale chyba nie aż tak, żeby posiadać 120 odmian. Tutaj widzę, że są bliskie odpowiedzi, ale precyzyjnej jeszcze nie wypatrzyłem. O, czyżbym miał pierwszą poprawną Brawo. Odpowiedź? Proszę dać mi tylko chwilę, bym się upewnił, ale we wcześniejszych komentarzach są bliskie strzały, natomiast dokładnie 52 odmiany. To była pierwsza odpowiedź. Tak, nie widzę wcześniejszych odpowiedzi. Gratulujemy pani Joannie Jastrząb. To dokładnie tak, dokładnie rzecz biorąc, 37 odmian kapusty białej, 9 włoskiej, 4 pekińskiej i 2 czerwonej w tegorocznym katalogu dla Państwa przygotowaliśmy. Dobrze. I tak jak wcześniej wspominaliśmy... Panie Janne, prosimy o kontakt. Tak, prosimy o kontakt poprzez fanpage lub poprzez adres e-mail warzywa.info@syngenta.com. Dziękujemy Pani bardzo. Chcielibyśmy też również z tego miejsca zaprosić Państwa na stronę syngenta.pl/warzywa-katalogi, gdzie zawsze znajdziecie Państwo nasze aktualne katalogi gruntowe, szklarniowe oraz wczesne. Z tej pozycji to właśnie myślę, że chcielibyśmy Państwu serdecznie podziękować za udział w naszym webinarze, tudzież tak jak wspominaliśmy w ciągu prezentacji, zachęcamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami terenowymi, a teraz mamy nadzieję, że uda nam się odpowiedzieć na pytania, które Państwo zadaliście w trakcie naszego webinara. Pierwsze pytanie padło tutaj, myślę, do Pana Piotra, a mianowicie czy Plasmodium brassica jest związane z nadmierną uprawą kapustnych na danym stanowisku? No raczej tak. Krótka odpowiedź. Proszę Piotr, przepraszam. Tak jak mówiliśmy, nie wiem czy Państwo zauważyliście, że płodozmian przy takim stanie, kiedy nie ma kiły, powinien być 6-letni, tak? A przy takim stanie, kiedy jest ta kiła, to tak naprawdę nie powinniśmy tam uprawiać odmian bez odporności.
Jeśli tylko mogę jeszcze dwa słowa. Oczywiście zgadzam się z tym całkowicie, co Piotr powiedział, niemniej jednak należy też wziąć pod rozwagę i uwagę fakty, które mówią o tym, że czasami na polach, na których nigdy nie byłyby uprawiane wcześniej warzywa kapustne, rośliny z rodziny kapustnych, potrafi kiwa wystąpić. Są to skrajne przypadki oczywiście. Ale są. Niemniej jednak, ale występują, tak. Ponieważ, tak jest, mogą wystąpić. Dokładnie, ponieważ zarodniki kiwy przynoszą się w bardzo różnoraki sposób, poprzez wody gruntowe nawet ptaki przenoszą i tak dalej, więc takie zjawisko może również wystąpić. Tutaj pytanie od pana Arkadiusza. Perlka ma swoje minusy. Potrzebuje nawadnienia w przypadku braku opadu. Czy tutaj pan skomentuje jakoś? Oczywiście, gleba musi być wilgotna, żeby nawóz się rozłożył. Inaczej niestety nie będzie działał. Wysypiemy na suchą ziemię, wymieszamy z suchym podłożem, to niestety ten czas, tak jak mówiłem, około 3-4 tygodni należy zacząć liczyć od momentu nawilżenia dobrego gleby, tak? Bo inaczej, jeżeli zaczniemy liczyć tylko i wyłącznie od momentu wysypania, ale ta gleba będzie sucha, tak jak w tym roku mieliśmy, przepraszam, w poprzednim roku, w 20 mieliśmy suchą wiosnę, no niestety tutaj należało pole po wysypaniu tego nawozu i po wymieszaniu nawodnić, tak, żeby nawóz zaczął działać. Mamy również pytanie od pana Adama w temacie kapusty płaskiej. Czym tutaj panowie macie słowo komentarza w kontekście oferty firmy Syngenta? Tak, mamy w naszej ofercie odmianę Sarmello. Jest to odmiana płaska, używana bardzo często na południu Europy i w, że tak powiem, w Azji, często do kiszenia w całości. W okolicach Błaszek byłem u klienta, który miał w zeszłym sezonie Sarmello właśnie także sprzedawał to jako odmiany do kwaszenia tutaj pod Krakowem. Firma, któraś jedna z firm kwasiła główki w całości. Odmiana o krótkim okresie wegetacji. Jeśli pan potrzebuje więcej szczegółów, to zapraszamy do kontaktu. Tu mam kolejne pytanie, z jakim środkiem stosować Movento? To znaczy? Tutaj pan Arkadiusz nie rozwinął pytań, z jakim środkiem stosować Movento? Ewentualnie myślę, prosimy o rozwinięcie pytania. Myślę, że chodzi o adiuwanty, tak? Bo, znaczy tak, Movento można stosować też z innymi preparatami, insektycydami do ochrony roślin. Mogą być to typowo mechaniczne rzeczy typu Fitter czy Emulpar, ale również mogą być to rzeczy typu pyretroidy, tak? I wtedy Movento, spirotetramat wchodzi nam do systemu rośliny, natomiast jeżeli damy jakiś produkt, który będzie działał mechanicznie, czy wręcz totalnie jak pyretroidy, będzie nam ograniczał ilość szkodnika, który znajduje się w tym momencie na roślinie, zwłaszcza tych szkodników dorosłych, ewentualnie larw, które zostaną właśnie opryskane preparatami mechanicznymi. Tutaj nie stoi nic na przeszkodzie, natomiast jeżeli podajemy Movento właśnie z olejami, to już wtedy nie musimy dodawać żadnych adiuwantów. Natomiast jeżeli podajemy Movento solo, tak, gdzie nie dodajemy ani olejów, ani żadnych pyretroidów, to należałoby podać ten preparat z jakimś adiuwantem, który będzie rozpuszczał woski roślinne. Na pewno nie może być to protektor, który go przyklei na wierzchu do wosku i będzie go trzymał po prostu na wierzchniej stronie liścia i nie będzie on pozwolił wejść do wnętrza rośliny. I dlatego nie będziemy mieli działania Movento. Jeszcze jedna rzecz bardzo istotna w przypadku produktów systemicznych, nie musimy tutaj tych roślin naszych, że tak powiem, zlewać, kąpać wręcz w cieczy roboczej. Tutaj nawet przy dużych roślinach wystarczy 300 litrów, bo wtedy, cieczy roboczej oczywiście, na hektar, bo wtedy mamy pokryte rośliny, jak najmniej cieczy spadnie na ziemię, tak? Mało co spłynie z rośliny i
praktycznie prawie, że cała substancja, ta spirotetramat wejdzie nam w system roślin i będzie chroniła po kilku dniach od zastosowania. Mamy tutaj kilka pytań o śmietkę. Jest pytanie, jaki preparat na śmietkę? Jest pytanie, czy Movento działa na śmietkę? Oraz pytanie, czy Afirm niszczy larwy śmietki? To znaczy tak, jeżeli chodzi o Afirm, to absolutnie nie będę się wypowiadał, to musiałby już Krzysztof Krupa powiedzieć. Tak? Natomiast jeżeli chodzi o mowę, o to, co mamy zarejestrowane, tak? Mamy zarejestrowane w tym momencie produkt Verimark do podlewania rozsady. Movento również będzie działało na śmietkę i działa bardzo dobrze, z tym, że obydwa te produkty są produktami systemicznymi i śmietka niestety musi zacząć nagryzać czy system korzeniowy, czy roślinę wyżej, żeby paść. Oczywiście po kilkunastu minutach od spożycia substancji aktywnej razem z tkanką ona przestaje żerować, ale dalej tam jest. To, co ja mówiłem już wcześniej, tak, w przypadku wciornastka, po prostu szkodniki zmieniają też swoją barwę. Jeżeli ktoś dobrze będzie to obserwował, to nawet przy pierwszym pokoleniu, jeżeli będzie miał rozsadę zaprawioną Verimarkiem, to ta, powiedzmy sobie, śmietka, która będzie sobie żyła na tych korzeniach, bo producent będzie tak widział, że ona żyje, ona po prostu tam będzie. Ona będzie miała zdecydowanie inny kolor. Zdrowa śmietka będzie taka perlisie biała, natomiast jeżeli chodzi o śmietkę, która spożyła jej substancję aktywną cjazypyr, ona będzie taka praktycznie przezroczysta, szklista, tak? Jeżeli chodzi o Movento, o spirotetramat, to śmietka również zmienia swoją barwę, bardzo szybko się starzeje, ona robi się bardziej kremowa. Jeżeli chodzi o Afirm, działanie na śmietkę, to niestety nie działa, szkoda, bo wiem, że jest to bardzo trudny do zwalczania szkodnik i brakuje, jest ograniczona ilość preparatów. Podkreślam, że Afirm działa tak naprawdę tylko na gąsienicę motyli. Na gąsienicę motyli ma trochę wpływ na przędziorki chociażby. Natomiast oszczędza też drapieżców pożytecznych, przez co mszyc jest trochę mniej i wciornastków, natomiast typowe zwalczanie to można mówić o gąsienicach motyli, czyli tantniś, piętnówki, błyszczka, bielinki, rolnice. Pozostając przy Afirmie, pytanie odnośnie czerni krzyżowych w kapuście i kalafiorze. Czy Afirm pomoże? Ale czerni krzyżowych na pewno nie. To nie wiem, czy ktoś się nie pomylił, bo czerń krzyżowy to polecam raczej skorpion niż Afirm. O skorpionie się nie było, natomiast Afirm to jest insektycyd. Pojawiło się pytanie... Przepraszam. Czy są odmiany bardziej odporne na śmietkę? No, ja nie znam takich odmian tutaj akurat odpornych na śmietkę. Jedyne, co mogę poradzić, no to przy odmianach, które rosną na wysokim głąbie, no to tutaj mamy mniejsze, że tak powiem, wgryzanie się od dołu śmietki. Czy bazując na obecnej genetyce, jaka jest wszechdostępna, nie ma możliwości w ogóle mówienia o tym, że jakieś odmiany są odporne na śmietkę. Nie ma po prostu roślin, które są uprawne w warzywach, dokładnie i mają odporność, posiadają odporność na śmietkę. Czegoś takiego nie ma. Pozostając przy Afirmie, czy jarmuż też można spryskać produktem Afirm? Tak, jak najbardziej tak i działa, jest zarejestrowany. Dobrze, tutaj proszę o sekundkę cierpliwości. Szukam jeszcze pytań. Jest pytanie, czy Altima jest dostępna do zwalczania kiły jeszcze, do Krzysztof? Oficjalnie nie jest zarejestrowana. Produkt, jeżeli jest na rynku, jeżeli ktoś będzie chciał, może go użyć. Natomiast w rejestrze, w oficjalnym rejestrze, niestety Altimy już nie ma. Dobrze. Proszę sekundkę cierpliwości.
Tu się pojawiły pytania o naszą promocję afirmu. Już pierwsze z odpowiedzią. Chciałbym tylko ponownie Państwu pokazać zasady i przypomnieć. I może przypomnieć odmiany, których to dotyczy, tak, bo to dotyczy. Tak, właśnie tak już. Troszkę proszę o sekundę cierpliwości. Proszę, odmiany bardzo ciekawe, interesujące. Mocne. Tak, raz jeszcze. Promocja dotyczy kalafiora, odmiany Java i Elektra, brokułu, odmiany Gonga i McLaren, kapusty, odmiany Marconi, Kepler, Toreador, Terminator i Killa Prince oraz naszej nowej kapusty pekińskiej Mario. Przyjmujemy faktury zakupowe od 1 stycznia do 30 kwietnia bieżącego roku. I tak jak wspominałem już wcześniej, prosimy o wysyłanie faktur na warzywa.promocja@syngenta.com. My następnie te faktury weryfikujemy i wracamy do Państwa z informacją o następnych dalszych krokach. Mam nadzieję, że to. Promocja jest ograniczona, ograniczona ilościowo do wyczerpania zapasu. Także zachęcam do pośpieszenia się. Mikołaj, jeśli jeszcze można, woli ścisłości, być może nawet nie uzupełnienia, ale sugerując się, czy bazując na tym, o czym rozmawiamy tak naprawdę z producentami na północy, wschodzie, zachodzie, i jeśli chodzi o kwestie śmietki, to w mojej skromnej ocenie, no właśnie bazując na tych rozmowach, doświadczeniach, na dzień dzisiejszy, i zabrzmi to troszeczkę irracjonalnie, ale chyba należy powiedzieć, że nie ma tańszego rozwiązania, jeśli to, o czym Piotr powiedział, zaprawianie. Oczywiście nie chcę negować żadnego innego preparatu, absolutnie nie, ale mówiąc o skuteczność versus koszt, to chyba jest to dzisiaj najbardziej rozsądne w uprawie warzyw kapustnych. Nie tyczy się to tylko i wyłącznie kapusty, mam na myśli również brokuł i kalafior chociażby, ponieważ dzisiaj mam też takie osobiste wrażenie, że nie można sobie pozwolić na błędy, a czasami pozorna oszczędność może okazać się, no niestety, tym błędem. Tutaj pojawi się pytanie od pana Krzysztofa. Jak długo można przechowywać odmiany do kwaszenia? Znaczy zależy właściwie, do którego segmentu się odnieść, ponieważ jeśli mowa o takich odmianach jak profesor czy sukcesor, z zupełnym chodzi o odmiany Kilapron i profesor, to jest mam uzupełnienie. Jest uściślony, tak. Jeśli chodzi o profesora, to nie ma problemów, aby przechowywać odmiany do końca lutego, zupełnie żadnego problemu. Kilapron, no niestety nie, tak długo nie będzie na pewno zachowywał świeżości, czy też taki ani wyglądu, ani po prostu będzie wcześniej po prostu, no to jest inny typ kapusty, jest mniej zbity, więc no tak długo na pewno nie będzie się przechowywał. Ale myślę, że do końca grudnia jest to możliwe. Tak, tak. Wracając tutaj do śmietki, mam uzupełnienie do pytania, które odmiany mają mniejszą zawartość cukrów i czy takie są? Ale to nie ma kilka lat. To może o wciornastku takie pytanie bardziej jest. Tak, do wciornastka jak najbardziej, tak. No dobra, Zenek, powiedz, co miałeś powiedzieć. To znaczy, oczywiście są odmiany, które różnią się zawartością cukrów. Są to różnice odmianowe. Kilka lat temu prezentowaliśmy nawet w naszym katalogu, jak dane odmiany się charakteryzują pod tym kątem. Z głowy niestety nie pamiętam, bowiem uczciwie. Jest możliwość sprawdzenia i wrócenia. Natomiast pytanie, czy pan Łukasz miał na myśli to w kontekście tak naprawdę śmietki, czy to, co powiedzieliście wcześniej, wciornastka, tak? Wciornastka. Trudno. No niestety na ten moment nie mam, natomiast mamy tutaj pytanie dotyczące odmiany Adelko, mianowicie jakie są opinie o Adelko po ukwaszeniu? Czy były problemy z sinieniem? Czy panowie mamy? Patrząc na ilość nasion, jaka została w ostatnich kilku latach wprowadzona w rynek, nie tylko w Polsce, ale również na rynek niemiecki, nie otrzymaliśmy nigdy negatywnych informacji na ten temat.
Pytanie teraz należałoby chyba przeanalizować, jeśli pan miał tego typu problem, uważam, że słusznym byłoby przeanalizowanie nawożenia, chociażby nawożenia, nie tylko, generalnie całej agrotechniki, bo to też na pewno ma wpływ. Pytanie od pana Łukasza, jak monitorować pojawienie się śmietki? Proszę państwa, jeżeli chodzi o pojawienie się śmietek, to mamy od wielu, wielu lat na rynku pułapki zapachowe, takie żółte tuby, w których umieszcza się zapach, w dolnej części umieszcza się wodę z niewielką ilością detergentu i tak naprawdę co drugi dzień trzeba być na polu, żeby sprawdzać. Pułapka umieszcza się na brzegu pola, około 5 metrów od brzegu pola. Najlepiej, gdyby tam były jakieś zakrzaczenia, zadrzewienia, wtedy ona sobie tam spokojnie lata i się wyłapuje. Jeżeli państwo umieścicie pułapkę w środku pola, to będzie przekłamanie bardzo mocne, dlatego że ilość śmietek będzie dolatywała do środka pola, jeżeli to pole oczywiście będzie dosyć spore, nie jakiś tam ogródek przydomowy, tylko kilkuhektarowe, będzie zdecydowanie mniejsza, więc na brzegu już będziemy mieli powyżej progu szkodliwości, w środku nie. Progiem szkodliwości są wyłapane średnio co drugi dzień 2 śmietki w jednej pułapce. W tym momencie nie ma, owszem, można jeszcze sobie jakieś tam naczynia, takie jak przy rzepaku, żółte z wodą, tylko że trzeba rozpoznać tą śmietkę, tak? Natomiast tutaj w te pułapki zapachowe wyłapują się tylko i wyłącznie ciężarne samice śmietki, takie, które przylatują na plantację znieść jaja. Są też innego rodzaju pułapki, pułapki elektroniczne, ale jeżeli one nie są żółtej barwy, odpowiedniej żółtej barwy, to moi producenci mają takie doświadczenia w 2 czy 3 miejscach. Jak rozmawiałem z producentami, to w tych pułapkach elektronicznych, które robią zdjęcia, niestety ze względu na kolor najprawdopodobniej, bo zapach i tak jest umieszczony wewnątrz, wyłapuje się zdecydowanie mniej śmietki niż w pułapce tej typowej, żółtej, w takiej tubie, która jest, powiedzmy sobie, stoi no, 5-10 metrów od tej pułapki elektronicznej. I na to proszę zwrócić uwagę, bo ja na to właśnie w poprzednim roku zwróciłem uwagę i jak jeździłem po polach, to pytałem producentów, jak to wyglądało u nich, tak? Dziękujemy. Tutaj w międzyczasie pojawiło się pytanie, czy nasiona kapusty można kupić w mniejszych opakowaniach? Zygmunt, znaczy, może tutaj powiesz, że mniejszych niż na hektar. Tutaj pani Wioletta pośpieszyła z odpowiedzią. Czy tutaj weryfikujesz tą odpowiedź? Tak, jak najbardziej. Dziękujemy tutaj za czujność w komentarzach. Pojawiło się jeszcze pytanie. Od razu. Tak, pozdrawiam panią Wiolettę, która odpowiada bardzo aktywnie tutaj na pytania. Kolejne, które się pojawiło, to czy środek Verimark będzie dostępny dla wszystkich producentów? Ale środek Verimark nie był niedostępny dla wszystkich producentów. On owszem był w dużych opakowaniach, tak, bo był w opakowaniach 5-litrowych. Od tego roku będzie w litrówkach, więc myślę, że ta dostępność dla wielu producentów będzie większa. Tutaj mamy też komentarz od pani Góral, tak? Także tutaj nie było wykluczenia, że tak powiem, tylko no nie każdego było stać, czy nie każdemu było potrzebne 5 litrów, tak? Od tego roku będziemy mieli litrówki. Pytanie dotyczące kiły od pana Krzysztofa. Co lepsze na czarną kredę? Czy wapno, czy kredę, czarna kreda, czy wapno, przepraszam. Co lepsze na kiłę? Wie pan co, tutaj trudno jest powiedzieć, tak, bo ani czarną kredą, ani zwykłą kredą, ani z jakimkolwiek innym wapnem w ciągu roku nie podniesiemy tak zawartości wapnia w glebie i nie podniesiemy tak wysoko pH, żeby po prostu zniszczyć kiłę, tak? Proces podnoszenia zawartości wapnia w glebie, nawet przy użyciu produktów, które zawierają kwasy humusowe czy materię organiczną jakąkolwiek, to nie jest pstryknięcie w palce i rok, tak? To jest przynajmniej 5 do 10 lat pracy nad polem, tak? Ja mam jednego z producentów, z którym współpracuję od 15 lat,
i udało nam się podnieść, powiedzmy sobie, zawartość węglanów z najniższej zawartości, gdzie było 400, do około 1000. 15 lat pracy, proszę Państwa. Kredy nie można nasypać, czy czarnej kredy, czy jakiegokolwiek innego nawozu, nie wiadomo ile, żeby powiedzmy sobie podnieść od razu pH na 8 i zawartość węglanów na te 3-4 tysiące. Nie, dlatego że jeżeli wysypiemy więcej niż tony na hektar, to zablokujemy sobie fosfor, jak również inne mikroelementy, które są w tym momencie potrzebne do wzrostu i rozwoju naszych roślin uprawnych. Także to nie jest tak, że wysypiemy sobie kredę i mamy święty spokój, bo nie mamy kiły. Jeśli jeszcze tylko mogę dodać do tego, co Piotr powiedział, przede wszystkim nie zwalczymy kiły, jak już możemy spowodować, że zarodniki zostaną uśpione w wyniku podniesienia zawartości, nie pH, proszę nie mylić tych pojęć. Wapnia. Dokładnie, wapnia. Zawartości wapnia w glebie. I nie oznacza to też zwracam uwagę, tak? Tak, dokładnie, że nie wyeliminujemy zarodników, tylko zostaną uśpione. Po prostu one nie będą aktywne. Tak, nie będą atakowane, ale jest jeszcze druga strona tego medalu. Otóż czyniąc coś takiego, możemy się spodziewać, że po jakimś czasie, jeśli będzie zachowana również monokultura, możemy spodziewać się, że zostaną wytworzone nowe rasy. Ja to miałem przyjemność objaśniać kilka lat temu, również w katalogu, o tym szeroko pisaliśmy, jak ten proces się kształtuje i wygląda. Dziękuję panu za odpowiedź. Mamy pytanie od pana Ryszarda. Jakie polecacie odmiany do kwaszenia rejon wschodniej Polski, okolice Terespola? No, w tamtym rejonie jak najbardziej Adelko. Na jesienną produkcję tutaj przemysłową, no to myślę, jest to odmiana dosyć wczesna, o wysokim plonie i dająca sobie radę w takich warunkach, że tak powiem, krótszej może wegetacji. Bardzo dziękujemy. Widzę, że tutaj pytań chyba powoli już nie ma. Mamy jeden komentarz tylko jeszcze od pana Łukasza. Nie wiem, czy do panowie chcecie się jakoś odnieść, bo to w kontekście śmietki naszych odmian. Chodzi o to, że do kapusty Elastor śmietka nawet nie ruszy, a agresora zje na pniu, choć są obok siebie, więc pytam, które odmiany są zbliżone do Elastora, tylko bardziej płaskie? Zygmunt, twoja minuta. Minuta. Do Elastora będziemy mieli nową odmianę, prawdopodobnie w testach, która będzie. Jeszcze numer. Na razie to jest melodia przyszłości. 615 to jest melodia przyszłości. To jest siostrzana odmiana do Elastora, znacznie lepszą jeszcze tak naprawdę tolerancję na wciernastkę. Natomiast jeśli chodzi o bardziej płaską kapustę, ja bym proponował panu Łukaszowi w takim układzie proponowałbym sprawdzić sukcesora. Oczywiście to nie jest ten sam okres wegetacji, ponieważ Elastor jest akurat kapustą, która jest gotowa do zbioru wcześniej, natomiast przetrzymana w polu oczywiście rośnie do większych rozmiarów i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeśli poszukiwana jest kapusta płaska, również taka lśniąca, jasna i żeby tego wciornastka, a nie tylko wciornastka, ale również Santamonas i zdrowotnościowo wygląda to fajnie, a jednocześnie kształt jest lekko spłaszczony, to proponuję spróbować naprawdę sukcesora. A jeśli będzie panu zależało na tym, żeby to było jednak dosyć wczesne, tak jak Elastor, no to tutaj Terminatora jak najbardziej też polecam. Wysoko osadzona roślina, tutaj też około 110 do 150 dni, tak samo jak Elastor i myślę, że bardziej tolerancyjna na wciornastkę nawet. Pytanie jeszcze, jakie jest dalsze przeznaczenie, czy pan Łukasz troszeczkę ją przechowuje również, tak jak Elastora można, czy jednak planuje sprzedawać od razu sporo? No, jest jeszcze kilka pytań. Czyli tak jak mówimy, najlepiej kontaktować się z przedstawicielem terenowym, ewentualnie ze mną. Tutaj proszę jeszcze sekundkę, ale widzę, że udało nam się wyczerpać wszystkie pytania. Cieszą nas Państwa pozytywne komentarze. Bardzo dziękujemy za ten wspólnie spędzony czas. Prawie 2,5 godziny razem mogliśmy spędzić, rozmawiając o uprawie kapust, o problemach, z którymi musicie się Państwo borykać oraz o tym, jak możemy sobie z tym wspólnie poradzić, korzystając z rozwiązań, które dostarcza firma Syngenta. Bardzo dziękuję Państwu. Tutaj dostałem kontakt już na adres e-mail warzywa.info
Jeszcze raz powtórzę, warzywa.info@syngenta.com. W razie czego tutaj też zapraszamy do kontaktu poprzez nasze kanały Facebook, YouTube. Zapraszamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami terenowymi i tym samym życzymy Państwu spokojnej nocy i mam nadzieję, że do zobaczenia, do usłyszenia już niebawem. Mam nadzieję, że na polach. Będziemy oby na się... polach. Oby na polach. Serdecznie Państwu dziękujemy i dobranoc. Dziękujemy za uczestnictwo. Miłego wieczoru. Dobranoc.